Wojewódzki Kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest Buch Bezalkoholowy. Rozpoczynamy naszą audycję. Poniedziałek Jakub i ja będziemy mieli dwóch gości. Ja mam takie. Takie wrażenie, o, chyba o Umnickim krążyła taka anegdota, że on podchodził do kurtyny, patrzył na widownię i mówił: Jak ja im zazdroszczę, że oni będą dziś mnie oglądać. <grymne> tak, to jest, to jest podobno dosyć skuteczny sposób na pozbycie się tremy. No ale myślałem, to, to, o co ale... innego chodziło Andrzeju nie no bo to, to no, no, o to chodziło zwykle ja pamiętam że, że, że kiedyś przed jakąś premierą też byłem taki podenerwowany oczywiście to było dawno, dawno dawno bo już od dawna się nie denerwuję i, i do mojego kolegi mówię wtedy cholera kur nawet lepiej to powiedziałem dosadnie jak ja to zagram na co on powiedział jak to ja? Tak, tak. tak. I ja sobie myślałem, oczywiście, tak, tak. Ale ty naprawdę nie masz tremy, nie, nie towarzyszyć. Bo ja mam takie wrażenie, że trema jest potrzebna po to, żeby unikać rutyny, żeby nie mieć takiego mechanizmu mechanicznego wchodzenia na scenę. Co innego jest trema, która, która, która mnie opanowywała lat temu 40-40 parę, mhm. kiedy byłem młodym aktorem, a co innego jest trema, która jest dzisiaj. Mhm. Bo dzisiaj to nie jest trema, rany moskie, rany moskie, boże, drogi, ja już nie chcę, ja ucieknę, ja nie chcę tutaj być, ja tego nie. Dzisiaj ta trema, którą posiadam, nie przed każdym spektaklem, no bo trudno jest mówić, że ja jestem, że mam tremę przed, nie wiem, scenariuszem dla trzech aktorów, mhm. jeżeli gramy to w ciągu, bo jeżeli nie gramy przez rok na przykład, no to pewnie, że, że jestem poddenerwowany, czy wszystko pamiętam i tak dalej, mimo że gramy to już 20-30 prawie lat. Nie no, 87, a w matematyce nie jestem dobry, więc nie wiem ile, ale kwartet, który jest grany... To dziwne, bo ty z Krakowa. A tu z Krakowa lepiej liczą. Tak. No, ale w Poznaniu podobno jeszcze. <noise> a, a, a jak macie się spotkać i znowu i zagrać razem? To ile potrzebujecie prób, żeby to opanować z powrotem? Nie, no nie potrzebujemy prób. No, potrzebujemy jednej próby, i to niekoniecznie na scenie. No, no, na scenie to my potrzebujemy o, rozejrzeć się, jak ta scena wygląda. No, bo, bo i w kwartecie, i w scenariuszu nie mamy żadnych dekoracji. Mamy trzy krzesła w scenariuszu i cztery krzesła w kwartecie. No i krzyżówka. Krzyżówka to frycz musi mieć. W no tak, ta, no. a, a jednak. A jednak. No to, ale to on musi to pil, tego pilnować. Sobotę nie zgubił, miał. Miał. Rozwiązał. Byliście? Oczywiście. Ja byliśmy. Ja pamiętam, Andrzeju, jak jeszcze Nina Terenty z Darkiem go realizowali to w 1991 roku i ja wtedy oglądałem. Kumasz, 91, 91. rok? Nie, to jest mia, 12-14 lat. Frycz był taki piękny. Przecież był wtedy ładny. Naprawdę, nie? Ale ładny pan Andrzej był też ładny. był ładny, ja pamiętam. Ale co, a dzisiaj to znaczy? Teraz że... też piękny. O, o, o. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, rozmowa tak się nie rozwija. Powiedz <laughs> dlaczego powinniśmy zaprosić Jana Peszka? Bo to jest y, aktor, który się nie daje zapraszać. U mnie był wiele lat temu, już nigdy nie wrócił, mówię o swoim TFW programie. A to było nasze marzenie: spotkanie z kimś, kto naprawdę jest demoniczną postacią. W takim dobrym tego słowa znaczeniu, że to on to teatr, on to scena, on to dialog, dyskusja. Przestrzeń. No widzisz dlaczego. No już sam sobie odpowiedziałeś na za, pytanie, dlaczego. Za mądra, dlaczego? jestem za inteligentny. Za, za, za inteligentny. Ja dlaczego należy, należy zaprosić Peszka? Bo on to teatr, on to scena, hmm. on to Peszek. No jaki hmm. Peszek jest, y, każdy widzi. Ja wiem, że to y, powiedziałem dosyć tak... To było złośliwe. Tak, nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Moim Ale zewnątrz. tak stereotypowo i takie, takie takie, nah. no bo ja też obejrzałem wiele wywiadów teraz przed spotkaniem z, z wami i powiem szczerze, że, że, że no, rozpieszczają tego pana peszka. Ba, nie tak. wiem, czy zauważyłeś. Spotkanie z nami pokazał ciebie i mnie. Dla Piotra to jest ciągle spotkanie z idolami. <laughs> tak, no, no i dobrze, no no, dobrze. Dobra, no, to teraz. Obie... Dobrze, a załatwi, a powiedz nam, ja mam dwie prośby. Powiedz dlaczego, ale tak od, od twojego serca, a nie od takiego serca rynku, czy tych wszystkich komunałów, które pisze prasa teatralna czy filmowa, dlaczego wa warto zaprosić Jana Peszka i czy załatwisz nam jego wizytę? Wizytę załatwię na pewno. Dlaczego warto zaprosić? To znowu uczepię się tego, bo Peszek to teatr, bo Peszek to, 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 to aktor. To, to, jest, to jest aktor, aktor, bo mhm. czasami jest tylko aktor, a Peszek jest aktor, aktor. Ale małopolska kurator oświaty Barbara Nowak stwierdziła, że Peszek szerzy nienawiść do rodowodu historycznego i do tożsamości narodu. To jest no sprzeczne z prawem oświatowym i było wskazane palcem na Peszka. Jana. Jana. Ale kurator się zawsze źle, źle kojarzy. Nie ma co. Rozumiem. No, no cóż, ja ci będę mówił o kurator Nowak. Nie znam jej, a z jej wypowiedzi. No, Wie, że nie... ona was też nie zna? <grym> Grabowski? Który No, no właśnie, no, no. Dobra, a tak. Ja, ja pamiętam, jak, jak właśnie, a propos, znam, nie znam. Ojciec Grześka Miecugowa, z mm -hmm. którym się przyjaźniłem, Bruno Miecugow. Ja byłem bardzo młody, on był no już starszy mocno facetem. i i, i, I spotykaliśmy się często w Spatifie w Krakowie, i raz była rozmowa na temat jakiegoś wielkiego aktora z, z, ze świata zachodniego, e, hollywoodzkiego. Mm -hmm. I, i, I ja, mu, ja mówię, Bruno, no mówię Bruno, no nie pamiętam, no niech będzie John Wayne, no mm -hmm. na przykład, mm -hmm. że John Wayne, a mówi, a kto to jest? Ja mówię, no jak to? Nie zna Johna Wayna? A on mówi, a on chodzi do szpitalu <noise> Tym swoim bujającym kaczym, boi, tak? kaczym kro, krokiem. Dobra, a panie Andrzeju, czy pan jemu czegoś zazdrości? Tak, ja, po ludzku, tak, ludzku zazdroszczę Jaszkowi pracowitości, bo ja, mhm. zresztą Jasiek z, zawsze to, znaczy zawsze, no, kilkakrotnie do mnie powiedział coś, co sobie wziąłem do serca, ale nie naprawiam tego, bo Jasiek mówi, ty, tobie to, to wszystko łatwo przychodzi, mówi, ja muszę wszystko wypracować, ja muszę wszystko osiągnąć pracą, a ty wchodzisz, i robisz. I masz... Znaczy, wygląda to tak, jakbym ja w tej chwili siebie chwalił. Nie, ja siebie nie chwalę. Podobnie zresztą kiedyś Łomnicki mi Chociaż powiedział... Chociaż tak to wygląda. Tak to wygląda. Mhm. Łomnicki kiedyś mi też tak powiedział po y, krosie mojej Virginia Woolf. Y, mówi, pan bardzo dobrze, ale nie powiem panu dlaczego, ponieważ jak panu powiem dlaczego, to pan będzie zły już. To pan, to pan przestanie być dobry w tym, w tym graniu. Jasiek jest Pracowitym facetem. Pracowitym pod każdym względem, jeżeli chodzi o ilość zagranych ról, o ilość przyjmowanych propozycji. Z yy, o... tego, co zauważyłem, to on głównie odmawia. W kinie to non-stop odmawia. A chcielibyśmy go zobaczyć, was, mm -hmm. razem, w jednym filmie. No to róbcie taki film. Yy, mamy chyba za mało tupetu i źle się ubieramy. Bo jeżeli ty mówisz, że masz za mało tupetu, to już naprawdę. Dobrze, <grym grym> jest... to załatw nam Jana Peszka, dobra? Bardzo Dobra, to ja załatwę. Jasiek Peszek! Dobrze, dobrze. Ja, ja ja Pani ja, Pani Janie, Panie Janie, czy nas słychać? Słychać nas, dzieci. Poczekaj, bo to jest, mhm. to jest pewne napięcie. Pan Jan pewnie do nas biegnie, właśnie. To, to Jasiek jest u mnie. dziękuję. Może tak w fazie. to. Chociaż... A jak wy rozmawiacie, powiedz mi, to, to macie coś takiego, że w waszych rozmowach też pojawia się teatralna improwizacja, że licytujecie się na dobre, wiesz, na dobre pułty, na też Czasem na te... tak, a czasem to jest... nie. No, czasem tak jak to zwykle a bywa. Co? No, śród... A co go, może, przyjaciół? co go może wytrącić z równowagi, o co nie pytać? Panie Janie, damy bardzo krótki Andrzeju, to dziękujemy Ci, że wpadłeś. Dobrze, to, proszę, to była przyjemność. To pan Andrzej u nas był, trzeba powiedzieć. Tak, tak. To, tak, to, ja to ja my o tej werni byśmy gadali. Zna. Bardzo my prosimy. Się prosimy. Mi się Andrzeja, tak. Miejsce moje, jako że jesteś najstarszy. Tak. Panie Janie, zapraszam. niech pan się mości, ja teraz, panie Janie. Tutaj ja znam się na tym programie. O to umówmy się, że jak będzie jakieś sprostowanie, pan Andrzej wchodzi tak, i prostuje, ja... dobrze? Dobrze. Psuje nam prawdą historię. Panie, panie Janie, mówmy tak, panie Janie, a pan będzie do nas mówił Kubo Piotrze, dobrze? Dobrze, panie Kubo, dobra. Panie Chociaż Piotrze, tak. będziemy panu podpowiadać, kto jest kto, który, bo podejrzewam, że pan mnie nie pamięta. Zwraca pan uwagę na uzębienie swojego interlokutora albo, ktora, z którym pan gra? Nie, no chyba, że jest jakieś szczególne mm -hmm. i zwraca moją uwagę. Wtedy się wmapiam, wgapiam jak małpa i po prostu nie potrafię się oderwać. Czasami bywa tak, że no, ktoś na przykład ma dziurę w zębie. To się zdarza, nawet w dzisiejszych czasach. I to z wierzchu. I to z wierzchu. i. i Taką fasadową i, dziurę. I ja nie mogę się od tego oderwać. To jest fascynujące. Ale bo ciekawi mnie, czy zgubił pan ten podobno zawodowy, protetyczny odruch zaglądania w ubytki. Nie. Nie, to już zostaje na, na, na zawsze. Jak zostało wszczepione w dzieciństwie, to, to ja klepałem mostki, przecież wiadomo. I, ale to i, jak, dzisiaj i, się i, chyba już nie klepie. No, nie klepie się, no, ale ja wtedy klepałem. No. Ale jak, jak się, Piotr, chciałbyś mieć. Niech pan zobaczył, ma złote zęby. Dobrze ma wyklepane? To No tak, tak. Klepnąłby pan to? No tak, coś takiego bym klepnął. Oczywiście, że tak. Panie Janie, chodziliście razem z tatą za rękę. Tata dentysta. Praktykując no. i tata z taką euforią podchodził do właśnie dziur, ubytków w, w twarzach innych ludzi, patrz, jaka dziura w jedynce, jak ja Nie, mówię. nie, nie. On mi mówił na przykład, że masz być dzielny. I, i na przykład w, 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 w przypadku mojego leczenia nie używał na przykład środków w, w, znieczulających. Mimo, lecząc pana? Mimo lecząc mnie, tylko po prostu. A, a, a takie wiertarki były nie tak jak dzisiaj. Ja pamiętam taki tak, dym leciał tak, z zęba, prawda? No, ale takie pyły. Ale, ale... I to nożna była, czyli takie, takie u to co? Ale w ogóle nie było żadnej formy znieczulenia? Nie, no były. Pamiętam, że ta... Bądź jak, dzielny. To jest pierwszy. <grym> Bądź Synku. dzielny, nie rób min. Więc, więc, więc ja się z tym oswoiłem. Nie, nie, nie kazał mi, nie, 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 nie kazał mi podziwiać jakichś dziur szczególnych, ale bywały takie sytuacje, że o drugiej w nocy na przykład jakiś góral przywoził córkę spuchniętą, mhm. którą trzeba było no, yy, 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 usunąć na przykład, no, resekcji dokonać, prawda? Mm -hmm. No i wtedy mnie budzono, żeby yy, jako ten yy, znieczulacz przytrzymać głowę, przywiązać ręcznikiem. No dokładnie tak. I pan był asystentem? A ona była asystentem. No, w jakimś sensie? Ona była tak dzielna, że po, potrafiła z ciężkim fotelem wybiec i zaklinować się w drzwiach i rano duży ogród, który był w śniegu wtedy, po prostu był cały we krwi, jak po walce Nie, dziś, pan nam odpowiada Gąbrowicza to jest, to jest no, Gąbrowicz, to jest w ogóle pestka, to jest w ogóle e, shining e, w, w gruncie rzeczy. To jest shining, ale rozmawialiśmy kiedyś, nie wiem jak, w jakich jesteście panowie stosunkach, z Krzysztofem Zanussim wiele lat wiele temu tutaj i tak. nakazał nam, bo padały różne nazwiska, nazwisko też pana, i nakazał nam zapytać pana o pocałunek z Janem Fryczem, bo jego zdaniem <laughs> jest to najbardziej namiętny pocałunek w historii polskiego kina. Janie Peszku, jak całuje Jan Frycz? Fantastycznie. A świeciarki y przeszło. Jest co, y <grym> po prostu y jedno co pamiętam z tamtego z y y y y y y no. tej pracy. To jakieś koszmarne zimno. Myśmy Ale się jego tak... ust? czy? tak nie <laughs> <Myśmy się śmiech> Tak, to było w jakichś ruinach za, jednego z, za, z, z tych. Za, ty, Bo to było w po, pożegnaniu jesieni, po... Tak, Tak, tak. Pożegnaniu jesieni Tryńskiego. I, i wie, obiekt był w łodzi, w jakimś zrujnowanym pałacu y, y, takim postwłókienniczym. Mhm. I y, y, tam było po prostu potwornie zimno. My w Jedwabiach, jakaś wspaniała muzyka tam w tle. No i myśmy się po prostu, myśmy dygotali, co można było uznać za jakiś rodzaj ekscytacji, podniecenia i, i no po prostu nienasycenia, jakby I, powiedział no. Witkacy. Natomiast y, y, nie, no Janek całuje normalnie, fajnie. On nie miał tego problemu, który ja miałem. dlatego Mianowicie. No, tego, że on mnie pożąda, mm -hmm. bo to ja jego miałem pożądać. Mm -hmm. Po prostu ja grałem Łochońskiego, który pożądał był homoseksualny i pożądał po prostu frycza. No ale to piękny. Nie miał pan także, jak pan go taksował i pan otworzył oczy, to pomyślał, dobrze, że to robię. Nie, ja po prostu miałem taką kwestię nie. One nie, my. Tylko my. I to mi wystarczyło. W związku z tym, że tak powiem, Witkasego. Okej. Okay. Wiecie, panowie, no, 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 no to jest oczywiście sz, szeroki problem. Takich rzeczy tak naprawdę się nie przeżywa. No, 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 no nie ćwiczy się seksu z, z aktorką, z którą się ma mieć Bazuje się rze, na osobistej rutynie. No. No ale, poczekajcie, ale każdy może mieć inną rutynę. No niewątpliwie każdy ma inną. No ale ostatecznie to jest jakaś szwedzka gimnastyka. No, pamiętam, nie wiem, czy mi wolno, czy mi na Proszę. Magda poz pozwoliła, ale pamiętam, ona debiutowała w, 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 zresztą też właśnie w, 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 w telewizyjnym spektaklu Mariusza Trynickiego mhm. i ona, pamiętam, że, że mieli, mieliśmy taką scenę bardzo takiego silnego seksu w loży w Teatrze Słowackiego mhm. i ona miała taki rajer duży, który po prostu Stru, Mógłby pan coś tak, synonim? E, pióro z wyrwane nie zapisane. powiem skąd, hmm. dlatego no i tak to i, i, I po prostu ponieważ to miał być gwałtowny seks, no to ten Rajer właściwie jakby tylko y, y, znanemowo taki taki, A Takie akcenty Tak, wyznaczał to akcenty. To bardzo poetyckie. No, no ja wiem raczej gimnastyczne. W każdym bądź razie ona była, myśmy się tak strasznie gotowali z Magdą, hmm. że, 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 że nie mogliśmy traktować poważnie tej sytuacji, no a jednak powinna być ona wiarygodna. Bo tym mieliśmy drugą no, yy, 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 scenę. scenę yy, kompletnie na golasa, w jednym z filmów polskich. I, I też żeśmy się okropnie zarykiwali Nie dlatego, żeby to nas rozśmieszało, to co mamy i zaskakiwało, ale jakoś tak... A to był chichot? Czy to był yy, Nie, to był wręcz rechot. No po prostu nie, nie, nie byliśmy w stanie yy, żeby dokończyć <laughs> sprawy. Ale mówię o tym, że, że nie trzeba coś przeżyć, mm -hmm. żeby a później to ostatecznie jakoś wiarygodnie przekazać. No dobrze, ale Pragnienie jesieni Mariusza Trylińskiego to, 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 to stara ekranizacja, stary film, ale to jednak jest rzecz o upadku świata naszego, nazwijmy go dek dekadenckim. Nadchodzi rewolucja, my próbujemy się w tym odnaleźć, miotając się między filozofowaniem, cipaniem, pieprzeniem, dyskusją, dyskusjami o rzeczach ważnych. Nie ma pan takiego wrażenia, że to jest piekielnie aktualna tematyka, a rewolucja już to jest? No, strasznie aktualna, zwłaszcza, że dotyczy no, tego partnera o kolorze czerwonym, także mhm. że bezpośrednio. Mhm. I, bo przecież, tego mocherowego Bolszewika. Wi wi <laughs> Witkocy miał obsesję prawda, miał. Tego, tego sąsiada. I, i e, 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 myślę, że to jest przerażliwie, rzeczywiście aktualne, bardziej niż jakiekolwiek szalone dramaty Witkacego, bo one tak rzeczywiście gdzieś w jakiś kosmos. No, ale szewcy też pokazują, że bolszewik. Ja no, ja tak, no tak, oczywiście. On miał na pewno w, ty, w tym punkcie jakąś obsesję. Mhm. I, i, I przeraźliwie się bał po prostu Bolszewi. I, i, I jeśli to jest prawda, no z tego powodu popełnił samobójstwo. Ale ja dzisiaj oglądałem przemówienie Andrzeja Dudy z Parlamentu Ukrainy. I to, co mówił, brzmiało jak słowa męża stanu. Mam jeden problem, jestem ciekaw, czy pan nam pomoże go. Rozstrzygnąć. Mimika prezydenta Dudy. Jego dodawanie wartości mimicznej do, do rangi słów. Nie wiem, czy wie pan, o czym mówię. On upaja się i akcentuje bardzo twarzą. Jest coś, czymś pomiędzy Benem Hillem, jak się nazywał ten, Louis Define, a, a, a Mussolinim. Mi to przeszkadza. Ma pan jakąś diagnozę na to, czy to jest naturalne, czy ja jestem uczulony? Nie, nie jesteś uczulony, <laughs> Kuba, ja, no, ze mną jest problem, że, że, że ja, ja, ja już tyle powiedziałem na temat tego człowieka i nie chciałbym, że tak powiem, dalej Ale to nie my, jesteśmy na, tutaj Natomiast, trochę. natomiast, nie, natomiast nie, Ja nie, pytam nie, nie. o warsztat aktorski. Nie, 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 no to jest y, 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 aktor nadwyrazisty, to jest aktor, który nie mówi prawdy. Ciałem? Y, y, ciałem. Znaczy nie, w ogóle nie mówi prawdy, mm -hmm. dlatego nadrabia mimiką. I A to, to w ten sposób. No tak, no to jest odruch psychologiczny. No każdy psycholog to, to, mhm. to, to, to powie, że po prostu to, mhm. jeśli człowiek nie ma czegoś e, u, uporządkowanego wewnętrznie, albo, albo po prostu nie mówi prawdy, to nadrabia dziesiątkami różnego rodzaju sztuczek. I to jest ten syndrom. To nie jest problem e, aspiracji bycia aktorem, Mussolinim, e, Ben Hillem mhm. e, Louis e, czy wspaniałym Louis Define, mhm. Po prostu, po, po prostu nadrabia to. Tak jak, jak premier ma jakiś niezwykły taniec nimfetek w postaci jego rąk. proszę tak, one on są rzeczywiście że te ręce z z nieustannie tańczą, bo one pokrywają mhm. coś, co po prostu w nim się tam kotuje, no, mhm. jeżeli się w ogóle coś kotuje. Panie Janie, a w takim razie, który z polityków jest Dobrym aktorem w tym sensie, kto dobrze przemawia, kto się dobrze prezentuje, komu Pan wierzy o nieszczęsny tusk. Wina tuska. a Piotkowi coś spadło. Jest, no, no, z, z, zgubił coś po prostu. E... A dlatego, że jest taki chłopak z sąsiedztwa? To nie. Taki, nie, jest nie, cześć, nie, Donek, nie On jestem? jest przejrzysty, on jest transparentny i prosty. Jak on mówi, to ja go słucham. Przynajmniej przez chwilę, obojętnie czy się na to nabieram, czy nie. A nie boi się pan, że pana jako słuchacza potraktuje tak jak kiedyś schetynę, czyli umieści go gdzieś daleko, w ostatnich drzwiach ostatniego korytarza. Ale to nie jest mój problem, gdzie on umieści. Po prostu. Ja jestem naprawdę z dala od polityki, ale w całej rozciągłości, choć wiem, co się dzieje w świecie. Okej. Nie ma Pan takiego wrażenia, że świat, do którego w tej kolejności, jak tu siedzimy, no. przynależeliśmy. Najpierw Pan, potem ja, potem Piotr, świat praktycznej roli konstytucji, norm prawnych, standardów demokratycznych, wyzwań cywilizacyjnych, aspiracyjnej roli elit wiem, że mówię grubo, i kulturowej misji mediów, ten świat się kończy, a właściwie się skończył? No, skończył się. Ja już nie, niedawno tak, że tak powiem, parokrotnie to wypowiedziałem na łamach różnych, w których się... Ale w Onecie, u nas, pan jeszcze tego nie mówił. Nie, nie mówiłem. No to powiem, że już świat się dawno skończył. Koniec I... świata już nastąpił. Więc, A, to ale to nie bardzo. mówię niczego nowego. Ale... To, tak tak to, to wielu wielu mądrych i niemądrych ludzi mhm. y, 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 powtarza. Rzeczywiście. Y, 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 to, to oczywiście jest szalnie jakiś <laughs> rozległy problem. Ja na przykład kompletnie Reaguje na to, na, na to, żeby zachować. Jak, jak, jakikolwiek stan nie wiem, równowagi, czy opamiętania się, na przykład programowo jestem matołem z wyboru w, w tym sensie widzę, że strasznie mrugasz oczami i próbując zrozumieć. Nie, teraz. daję do zrozumienia na oczami, że, daję sygnał. Że prze, że uwaga, uwaga, tak, rozumiem, że matołem z wyboru kompletnie nie, nie, wycofałem się ze zbliżenia nawet, czy dotknięcia komputera. Uważam, że tak jak, na, jak instytucja kościoła jest narzędziem szatana, Uj, tak. Y, y, o, o, tak, y, tak y, ta komputer? Komputer. Chyba jest, nas zdejmują jest, właśnie. Jest narzędziem jak, jakiejś czarownicy, jakiegoś no. szatana. To znaczy, coś się wymknęło spod kontroli. Mm -hmm. Ja się nie czuję ani lepszy, ani gorszy, mm -hmm. natomiast nie będę tam sięgał. Najprawdopodobniej jest to mój lęk, że, że to mnie wciągnie. Że ja się tam przemielić, mhm. i za sekundę nie będę kim, yy, yy, kim wydaje mi się, że jestem, albo chcę być. I nie chcę dożyć własnego końca świata. A jeżeli niektórzy ludzie przynależą do tego kościoła, tak jak do tego komputera, czyli traktują to jako urządzenie, oni, to, oni dokonują takiego wyboru. A może ludziom są potrzebne pozory demokracji, niskiego gustu, takiej kulturowej fasady, centralnego sterowania? Może ludzie chcą, żeby ktoś im mówił, co jest dobre? do oglądania i coś słuszne do do no wybierania. Właśnie, no właśnie polega na tym, że y, problem, że, że, że ludzie tego chcą, no. bo ludzie są wygodni, leniwi przede Ta. wszystkim, no, ale... I wzią, ale nie zdają sobie sprawy Piotrze tylko pół, tak, 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 no, że po prostu... dzisiaj nie pogadamy, Piotrek. Y, 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 <ślesenia> ale to jest starość, nie życzę wam tego, po prostu to wiesz, wodospad rusza i leci i po prostu już Nie poniec. ma czegoś takiego no, my starość, i Może pan się też czegoś od nas nauczy, każdy wiek jest tak, i to, prawda, to no. prawda. Ja też tak uważam. ale, I pan ale... mądrego, młodszego kolegi I, ale, z teatru. Uznaję to za, za odkrycie. Rzeczywiście. Bardzo Ci za to dziękuję. Naprawdę? No, to daje panie, panie ja nie o tym. Tylko ze względu na wielką sz szacunek, sympatykę. Ja idę oraz... do, do Andrzeja chyba. Czy my jako masa narodowa mamy wysublimowany gust w kulturze? O, nie, jako masa narodowa. Ja użyłem takiego zwrotu celowo. Nie, nie. On no, trochę nawiązuje do waszego spektaklu. Nie, tak, tak. No. Nie, 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 na pewno nie. Przede no, no, ale... wszystkim jesteśmy pełni sprzeczności. i, i, i to i... Jest super, to i... każdy wybiera dwa nie No chce. wspaniale, pięknie ale pięknie ale... się różnimy. <laughs> nie, chodzi o to, że nie potrafimy złapać równowagi i, 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 i po prostu czasami wpadamy y, albo po szyję w jakieś błoto, albo, albo mamy jakieś aspiracje, że oto jesteśmy y, y, Chrystusem narodów i y, 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 no i tyle. Już nie chcę no, mi się gadać, bo mi się podoba. Paradoksalnie, panie Janie, te 25 lat temu, 30, kiedy były dwa kanały w telewizji, Telewizji. Tak. To nie pozwalały sobie na. Nie, nie, było, w, nie było wymuszonej sytuacji walki konkurencji y, o to, kto ma większą oglądalność. W prime time leciał teatr telewizji, tak. wasze przedstawienia, programy edukacyjne. I teraz nie da się odwrócić tej, tej historii, że w końcu ktoś tupnie nogą i powie, to jest dobre, to jest wartościowe, warto w to się. Nie, nie to się już nie, nie wrati. To w takim razie, jeżeli to nie, nie wrati, to mówimy o końcu. Jak jest koniec, to zawsze musi być początek. Znaczy, czy, 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 że Barbara Nowak, pana przyjaciółka, kurator o, oświaty zgasi światło? Czy, czy tacy ludzie będą wystawiali pewnego rodzaju wektory do rozwoju kultury? Nie, ona, ona o tym jeszcze nie wie, ale ona sama na siebie zgasiła reflektor. Ale ciągle jeszcze funkcjonuje. No funkcjonuje no, no, Pisy um... oraz e, sugestie odnośnie oświaty, edukacji, właściwie już teraz ona jest moim zdaniem multikulti, ona już się na każdy temat wypowiada. No, ale ona się po prostu wypowiada na temat, w jaki w sposób i, i temat, który jej podpowiadają jej spoceni suflerzy, suflerzy który, którymi jest Kler. Myśli pan? Bo ja nie, nie znam aż, aż ta, Ona ta, jest taka bardzo. No tak, tak, oczywiście. A ja wam powiem tak. może coś na pokrzepienie, bo wydaje mi się, że te 20-kilkulatki 20 tworzą sobie. Absolutnie alternatywną rzeczywistość, w której zaczynają funkcjonować, i też przez te technologie łączą się. Prezentują rzeczy, które w mediach e, mainstreamowych nigdy nie zawitają. I chodzą na, do swoich teatrów, słuchają swoich zespołów, czytają swoje książki. A dlaczego? A... Bo oni wiedzą, że sztuka musi być niewygodna. Dla każdego. Dla widza, dla władzy, dla umysłu. Ale oni, to znaczy mówią Młodzi ludzi. młodych młodzi, ja. ludziach. No, ale młodzi ludzie zawsze tak postępowali. To jest cecha młodości. No, ja, ja, Dziękujemy. Mam, ja mam. Ale ja w tej chwili myślę o mojej wnuczce, która ma 24 lata. To jest wnuczka? To jest wnuczka. To ona niedługo będzie miała swoje dzieci. No. No, czyli myślę, że nie popełni te, te, tego błędu. Dobra. W każdym bądź razie. <laughs> nie, nie, ja to mówię w sposób absolutnie swobodny. Czyli to, Ród prostu... Peszków będzie miał swój finał? Nie mamy kompletnie takich aspiracji. Dobra. Natomiast, natomiast ona jest osobowością nieprawdopodobnie silną, mhm. która, która wie, że tak powiem, w jakim świecie żyje. Oczywiście istnieje w tym świecie, którego ja kompletnie nie znam, o mhm. wy mówicie. A to jest świat, którym, przepraszam, pani Janie, przepraszam. Ale pana córka, którą, która jest tym fanem, śpiewa ostatnio *bać to wszystko. Pan się pod tym podpisuje? Tak, absolutnie. Pan pan, to, to wszystko? Jest, no, to, jest, to jest przejaw jedynie słusznej reakcji na, na to, z czym mamy do czynienia i na co nie to to Możemy mieć też potwornie kreatywne, dlatego że jewać to wszystko oznacza y, y, absolutną wolność. I, 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 ja ale zostałem... dialog też? Proszę. To jest dialog? N niekoniecznie. A właśnie, a wolność to I, dialog. I, i, a kto to powiedział? Ja. Uda. Robę z no, no, audycji. Muszę no. to. Muszę, to no. jestem Dantonem. Uważaj. A, to ja będę Dartanianem. Wiesz, jak on skończył. Wiem, Także, ale fajna, to wszystko w, bardzo ładnie nakręci. W, w każdym razie. To. to wszystko to jest. A, a, T tak jak kwestia e, zen, prawda? Czyli odreagowanie e, tego absurdu, z którym sobie nie dawaliśmy ty ty rady. Ty słyszysz Piotr? Cytuję ja, Marysię. No wiem. wiem. Tak, ja akceptuję. Muszę, no, mówię Państwu, że pokazuję palcami e, cudzysłów, prawda? No, to nie ma... Dla mej wygody A, zapuszczam swoje ogrody. No. ja To, ja to jest o, też z, no, pana no, córki. Ale wszystko jest. Marysia. E, A na końcu story Polsko. W ogóle Marysia dobrze nam robi. Bardzo dobrze. Brałem udział niedawno w konkurencyjnej działalności panów milionerach i, mhm. i, i tam koledzy otrzymali no, takie pytanie, które dotyczyło cytatu z Biblii mhm. i, i jakoś tak. Ich przekierowało, nie bardzo mogli, że tak powiem, wejść, yy, trafić. Yy, ja cały czas mówię: jakby słuchali Maryi i Peszek, to by od razu wiedzieli, mm -hmm. o co chodzi, mm -hmm. że po prostu pan nie jest moim pasterzem, że idę oh. ciemną doliną, ah, yes. niczego się nie zlęknę i nie klęknę. No ale to jest właśnie wolność. No. To a... jest to wszystko, to wszystko po prostu, bo w tym sensie świat się skończył. A czy wszystkie ma... kobiety w waszej rodzinie to muszą być kobiety-pistolety lub kobiety jak rakiety, jak już idziemy w tą frazeologię? Nie wszystkie takie są. A ta wnuczka taka jest, Ale... to jest tym córka syna, tak? To jest córka syna mhm. Zofia, tak, mhm. tak. I przepiękna, ma wszystkie warunki, żeby, żeby zostać tak zwanym centrum, a ona właśnie nie. Jest, jest, jest niezwykła w tym względzie, ale tak naprawdę zacząłem temat wnuczki, ponieważ myślę, że to, że ona powiedziała publicznie, e, e, że nie widzi tu miejsca w tym kraju, po prostu szkoda jej życia. Mm -hmm. no to jest całkowicie, że tak powiem, to też jest w gruncie rzeczy to wszystko. No ale wyjechała? No nie, jeszcze nie, no, kończy studia. Mm -hmm. Kończy studia, który musi mieć fach w ręku i tak dalej, i tak dalej. A czy jak pan sobie jeździ? Po Europie. To czasami przechodzi przez Pana głowę taka myśl, kurczę, blady, zostaje tutaj? Raczej na wschodzie N z tego, co Nigdy wiemy. mi to nie przeszło do głowy. Jestem w tym względzie. E, Masochistą. E, 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 och, to jest cudowne. Nigdy Ach, na to nie wpadłem. To jest sadomaso. Strasznie się dzięki To jest Bo ja od dziecięcych lat jako gimnazjalista, ponieważ moja matka miała paszport amerykański przez całe życie. Naprawdę? No bo się urodzi urodziła w Stanach. No, z, z, no to w latach 50. Z, musieliście mieć przez. No, mieliśmy łopoty. przez, a, a, ale, no. Te, ale mieliśmy też dobrze. Bo jak paczki szły? Bo, paczki przyłożone <noise> i tak dalej. No, ona miała dwa paszporty. Wyjeżdżała z Polskim, w kopercie zalakowany amerykański. Nie ja miało nazwisko ale wtedy można Ona, tak. Matka, ale paniejskie tak. Czy tak. Karolina Krakowska. A, a, a po mężu? Y, Karolina Peszek. Okay. no to Polski. ale porozmawiamy o tej rodzinie. No nie, no to jest w ogóle, nie ma co zaczynać, bo to czas biegnie, ale, ale y, 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 chciałem powiedzieć tylko, że miałem od początku dużo możliwości, dużo propozycji, właśnie między innymi od, od mojej rodziny szeroko rozgałęzionej amerykańskiej, żeby tam wyjechać, studiować i w ogóle, żebyśmy się... Prze żebyśmy się przetransportowali mhm. w, w, no w ten inny kraj. Prawda? Zresztą mam tak podzielone rodzeństwo. Brat i dwie siostry tam, ja i dwie siostry tu. I, i, I nigdy do głowy by mi nie przyszło, znaczy, mimo podejrzeń Podejrzewania mi o szaleństwo, jestem straszliwie racjonalnym człowiekiem i twardo stojącym na ziemi. Po prostu nie zniósłbym sytuacji zawsze tej drugiej kategorii. Zawsze te, 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 tego ćwiczenia, tego języka, wyrugowania tego. No, a no, ale to jest polityka. No, ale pierwsza kategoria. To jest pierwsza y, To jest polityka, pierwsza kategoria. Wskaż mi jednego aktora polskiego, który zrobił prawdziwą karierę uh -huh. w Ameryce. Skolimowski? Czy, czy, ale to jest reżyser. Nie ale aktor. też grywał. Ale, ale ale gryma, ale m, Pani Janiecki, Bardzo dobry aktor. Ale a, a, rozmawiasz z aktorem teraz, a, z rdzennym aktorem. Dobrze, Tomasz Karolak, Wycieli go, ale był świetny. Wycięli go, albo uświadam. No ale wycięli go. Ale widział pan te fragmenty, które to, wycięli? No to go nie ma. A ja go widziałem. No dobrze, no ale pocieszaj mały. się po, 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 Kogo po chyba się Polska biblia. No. A wiesz co, no, no przepraszam Ale bardzo. poczekajcie, no. mam jedno pytanie a propos tych e, polskich aktorów, bo jednak oglądamy filmy amerykańskie, są latynosi, są e, goście, którzy e, tak. są ze wschodniej Chorwaci Europy, są. I i się nie, 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 i się nie boją i może to wynika coś z, na, z naszej tutaj m, głowy że jednak się nie przebijamy. Może ale my że, mamy czujemy, taki, że jesteśmy z peryferium? Bo zobaczcie, Penelope Cruz mówi po prostu łamanym angielskim, a odnosi tam gigantyczne sukcesy. I nikt, nikt nie ma pretensji, że nie mówi fluent English. No, ale co to za kobieta? No to, oprócz, to jest argument. z tego, oczywiście. że jest aktorką. No, no wiesz, ona wchodzi na, na, na znaczy kamerę ją kocha, ona rozsadza ekran i po prostu ma coś takiego, że, że, że nie, nie, w ogóle nie ma co z tym dyskutować. To język przestaje być kompletnie istotny. No, no... Nie, 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 nie znam takich y, przypadków. A Magda Cielecka, jak wchodzi, to. To, to nie przekonuje pana, że widzi pan piękną, dojrzałą. No ale w Polsce, a my dobra. w tej chwili o dobra, emigracji dobra, dobra. ja mam ja, ja, ostatnio Magdę, ja zaraz uporządkuję Dobrze, tę audycję. Bo pewnie pan nie wie, panie, e, panie Janie tak, Kuba. Siedzi przed, wam, przed panem dwóch trochę niespełnionych aktorów, bo i Piotr i ja w dzieciństwie o tym myśleliśmy, zrezygnowaliśmy, zostaliśmy dziennikarzami. Ale kiedy ja w 91. roku. W razie czego proszę mnie poprawić? Zobaczyłem w teatrze telewizji kwartet dla czterech aktorów, to zazdrościłem wam wszystkiego: formy, treści, improwizacji, zabawy, głębi interpretacji. Ile w tej sztuce jest miejsca na, na waszą wyobraźnię, na zaskoczenie, na improwizację? A ile ona jest na ile ona jest dyscyplinowana? Bo, bo mnie to, ja zawsze chciałem zadać takie pytanie. Czy to prawda? Czy to prawda, że wy tam po prostu są momenty, że sami się zaskakujecie nowymi wątkami, nowymi kierunkami myślenia? Jest ich pełno. No. To nie jest tak, że to jest stricte zapisane. Ale ja widziałem trzy razy tą sztukę no. i ona jednak kręgosłup ma bardzo spójny. No Ma bardzo wyrazistą konstrukcję, mm -hmm. strukturę, mm -hmm. której nie można pominąć. Mm -hmm. Bardzo mądrą y y strukturę szeferowską. Chodzi o to tylko, żeby ją po pierwsze wyczuć czy zrozumieć i się jej nie sprzeciwiać. Mm -hmm. A potem ma wejść i wypełniać tę strukturę żywioł aktorski. No to co właśnie, co przynajmniej ja. Wyniosłem od Bogusława Szefera, mojego mistrza i tej awangardy y, y, polskiej, krakowskiej, y, y, teatralno-muzycznej, to... To, że ja chłopak z tak zwanego dobrego domu, z prowincjonalnego miasteczka, yy, otrzymałem w rękę coś, co mi nie dała żadna szkoła, a szkoła teatralna przede wszystkim, mianowicie smak ryzyka i w ślad za tym odwagę. Odwagę burzenia, prowokowania. A, i a też... koledzy ze sceny, jak pani. Bo rozumiem, że są sytuacje, kiedy pan mówi wątek, który był wcześniej nieprzedyskutowany. Czyli tak. pani ich zaskakuje, no i co? Ale koledzy też mnie zaskakują i oni muszą na to zareagować. Czyli to jest pewnego rodzaju improwizacja. I Ale no, cały czas Ale... jest pewien stan improwizacji, przecież improwizacja jest stanem wolności. Ale właśnie my tu improwizujemy. Ale wiem, czy wam byli. się kiedyś taka improwizacja ewidentnie nie udała? Albo to się zagotowaliście? Się bywa, się... Bywa, bywają takie sceny. Ja się wczoraj zagotowałem na przykład. No po prostu jakiś mężczyzna e, siedział w pierwszym rzędzie i bez przerwy się kładna na własne kolana, w ten sposób okazując zachwyt. i, i Na własne kolana na się, się kładł? Bardzo wygimnastykowany. Kład? No wygimnastykowany. I co? Gip, Gipki bym powiedział. Po prostu ja w którymś się tego nie wytrzymałem i tam w takiej kwestii, o no, którą mówię, przecież nie, nie czas na, na cytowanie kwartetu, to po prostu nie wytrzymałem, jak on się po raz któryś z rzędu położył na własnych kolanach. Co pan powiedział? Nic nie powiedziałem, parsnąłem śmiechem. Okay. I publiczność zareagowała brawami. Hmm. To, na co? Nie na to, że ja jestem nieprofesjonalny i jakby wyszedłem z roli, mm -hmm. tylko że jestem żywy. Żeś to uwielbia. Po A jak prostu. panu na przykład... Ci błędy wszystkie, zaskak... to, bo ja nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że... Oczywiście no. zaskakujemy się, A jak publiczność pana zaskakuje, bo wiem, że na jednym ze spektakli y, powiedział do pana widz dyskusyjny. No tak, ale to było jakby wliczone w rachunek. To mi powiedział. Wręcz że... prowokowane Reż... chyba przez jej... Je, je, ja nie prowokowałem, tak? reżyser powiedział Grzesiek Jarzyna, że mm. byłoby cudownie, gdyby przechodząc przez tam salę ktoś cię opluł albo... Znów, no, wstą, I to jest komplement dla aktora? No tak! No Jak mi pisali po gonzalu na plakatach pedał, no to przecież nic wspanialszego. To znaczy, aktor to, to, nie może nie, pozostać to, obojętny. Je, to, co No, no To znaczy, o. że jestem absolutnie wiarygodny. A co mi obchodzić, co oni, że o mnie myślą? Ja po prostu jestem wiarygodny. Czyli jak napisali wie? pedał, to pan się ucieszył. Cudow. Ja poproszę przerwę. Ja, Joannę Kulik, <laughs> za tą zimną wojnę. Ja miałem ochotę ją wyjąć z ekranu i udusić. Taka. Podła była. Dla dobrze, tego kota. Dobra, ale ja mogę tylko dwa ogłoszenia parafialne: dobrze. ważne, mhm. bo to jest ważne dla pana Jana. Yy, one nie jest mediami publicznymi, więc może pan tutaj być. Proszę nie wychodzić. Szwajcarzy, Amerykanie. Po drugie, mhm. yy, cieszymy się bardzo, że jest pan yy, dygresjonalistą, więc nie musi pan nam pokazywać nożyczek i możemy gadać do oporu. Zaraz wracamy: 25 minut, już do godziny 9. Wojewódzki, Gędzierski, Jan Peszek. Partnerem podcastu jest Buch. Bezalkoholowy. Wracamy, tutaj panowie aktorzy przy mnie rozmawiają. Jeden drugiego zaprasza na swoje hmm. przedstawienie. Pan Jan pójdzie do pana Kuby. Wojewódzki Kędzierski, audycja trwa nadal. Chciałem zaprosić na pana Instagrama, pan, pani Janie, ale pan nie posiada. My mamy Wojewódzki Kędzierski tak. Zapraszamy pana. Janusz Gajos kiedyś u mnie w programie, wiele lat temu powiedział, opowiadał mi jak zrezygnował w teatrze, w reżyserii. To był spektakl burza, w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Zrezygnował z roli Prospera. Zrezygnował Teatru Zmaitości, chyba miesiąc przed premierą. Szok, dał sobie radę, znaczy zdał sobie sprawę, że nie da rady. Czy pan miewał takie sytuacje, albo ma Pan takie sytuacje w swoim życiu aktorskim, że Pan mówi nie dam rady. Będąc już w próbach, przygotowując się do roli, czego nie umie Jan Peszek, albo nie potrafiłby? To nie jest problem nieumienia, bo ja mam bardzo taki realny y, ogląd własny. Mm -hmm. Który mógłby panów zaskoczyć. No to słuchamy. No, nie uważam siebie na przykład za kogoś, za kogo się nie uznaje, to znaczy wybitnego, absolutnie niepowtarzalnego. Czyli nie jest pan wybitny. Tego nie powiedziałem. A, ale nie ale, się pan sobie, ale nie, ja bym to, co o mnie. Natomiast nie ja po prostu uwielbiam robić to, co robię. I lubię robić to dobrze. I mam również swoje jakieś takie powiedziałbym, wymagania. Czyli w Barwach szczerze. I... Pan by się nie odnalazł. Yy, no raczej nie, ale. A w przyjaciółkach? E, a wczesnym klanie jeszcze z Kęstowiczem? E, mm, a, to są wszystko dana, nie nie to są wszystko tytuły, które e, e, że tak powiem dochodzą do mnie, e, e, że powiem z nie z doś nie, nie z doświadczenia. Ja niczego nie oglądałem tego w związku z tym. E, no to Panie jest to, zubożały to, No, no jako... jestem strasznie to... w ogóle jestem e, e, nędznie zubożały. No o właśnie chcę odpowiedzieć zmierzam do tego, że, że y, 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 mam raczej naturę walczącego faceta do końca. W związku z tym nie, nie pamiętam, żeby mi się coś takiego, że tak powiem, zdarzyło Aha. i żebym zrezygnował na przykład z tego powodu, że nie dam rady. Natomiast bardzo często zdaje mi się, e, zdarza mi się, że po prostu nie przyjmuję propozycji. No to jest no, oczywiste, że, że po prostu mówię, e, czasami czytam scenariusz przez jakieś trzy strony. Może A dostawał jakieś pan jakieś porę. komercyjne, nie wiem, typu, e, jaki jest ten taki, święta, co Karola gra z tym Mikołajem? List do, do M. M. List do P w tym wypadku. Tak, li, d, 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 dostał pan propozycję listów do M kiedykolwiek? Tak i przyjąłem ją i, przy, i w najnowszym teraz ligie, co będzie teraz zagranie zupełnie co Jaworski tak, reżyseruje, tak. Łukasz tak, pan nie wow, tak pan się zaczął kończyć bardzo dobrze. dobra to ja mogę teraz bardzo z... czy ja, ja mogę... się zacząłem kończyć tak. zobacz teraz czy ja mogę teraz zadać powiesz, pytanie czy się zacząłem panie kończyć. Janie, to ja panie, pana, pana Gombrowicz nie pan się w tej chwili nie, dla Pani mnie możemy we od Gombrowicza do Mikołaja słucham piotrze tak panie bardzo mi miło czy w takim razie jest coś Cicho, bądź! Czy y, jest coś takiego, co pan robił źle? Ewentualnie, co nadal pan robi źle na scenie i na przykład, swoimi innymi umiejętnościami, potrafi pan to przykryć? Bo przecież wiemy, że aktorstwo to. Spektrum szerokie, wielu umiejętności. Raz mi się zdarzyła taka sytuacja w Krakowie, nie, bez nazwisk oczywiście, że to Grabowski, byłaby burza, nie, w y, 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 szklance wody, że y, y, miałem taki okres po, po Gonzalu, właśnie z Mikołem Grabowskim, y, 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 jakiegoś szaleństwa tak zwanej y, y, kariery. No, otworzyła się Puszka Pandory, już mówiono, że lodówkę się otwiera, peszek wyskakuje. Y -y. No takie tam pan, panialuki. Nie w ogóle no, y -y. ogólnopolskie. Ogólnopolska lodówka lodówka. Natomiast ja już zaczynało to mnie męczyć, że o to wszystko robię doskonale, że właściwie peszek może zagrać deskę sedesową i ja naprawdę nie przymierzałem się do takiego taka jest takiego wyczynu. Ale wiesz, ja, ja myślę, że to wy, wy, wynika najprawdopodobniej z mojej no, odwagi, śmiałości, a raczej chęci zmierzania się z rzeczami. A ja powiem, które... a, ja, a ja panu no, przepraszam, że przerwie. No. Mówiąc po polsku, tak jak mówią dziennikarze, ja myślę, że pan jest po prostu zauważalny w swoich rolach. No może. On wynika. Przepraszam, no. że mówię, ale to jest moje wieloletnie doświadczenie. Znaczy, wiesz, ja na pewno byłbym jakby idiotą, gdybym nie wiedział, że na pewno jestem jakiś. No. Że to po prostu jest nie, jakieś nieobojętne. I, ale zawsze u progu tego jest jakaś prowokacja. Więc kiedy się już, żeby odpowiedzieć na pytanie Piotra, kiedy, kiedy, yy, no tego brakowało, żebym nie miał pamięci, że choć <grym> są dwie rzeczy, których nie cierpię w tym zawodzie. To jest make-up mm -hmm. i yy, tak, uczenie się tekstu. Się tekstu na pamięć. To jest masakra. W związku z tym zawsze gram książki telefoniczne. I y, był taki właśnie moment takiego przesycenia, że powiedziałem, zrób coś i po prostu skompromituj się. Zró weź udział w czymś, mm -hmm. co totalnie cię po prostu położy na łopatkę. I te listy do M. Daska. Ja to, to będzie najlepsza Matki. Wtedy po prostu podjąłem się rzeczy, która była karygodna pod każdym względem. Co to było? No nie powiem, Ani Familiada. Była... ale. Familiada. Ale Familiady. Nie, nie. Ale obejrzeliśmy. To... Jest szansa, nie, że gdzieś nie, nie, nie. Nie, to nie zostało zapisane. To było bardzo, bardzo dawno. Dobre. Nie powiem teatru, bo to... dotrzecie do tego. To... W każdym razie to... y, 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 wybitny y, krytyk, który pisał o mnie całe prace i, i tak dalej, i tak dalej, napisał y, o to w Peszku zalągł się jakiś no, ósmy pasażer Nostromo. Chodzi Peszek po scenie, ale to nie jest Peszek. To jest ktoś, kto w straszny sposób udaje Peszka. Ja mówię, Boże, uwierzcie mi panowie, że spadło ze mnie całe napięcie. To jaka, oczywiście jakaś autoprowokacja, ale musiałem zrobić coś ekstremalnego, żeby, żeby po prostu... Yy, yy, Czyli ja mogę to w skrócie powiedzieć. Pan lubi grać ze swoją wybitnością. <noise> Jezus Maria, jest, jest najgorszy. Dobra, dobrze, nie, nie, mogę kontynuować? Każdy, bo moja dziewczyna wiele lat <noise> temu chodziła na zajęcia do Lee Strasburg Studio. Tam chodziły tak. i Brando i Marilyn Monroe. Tak, I nie. usłyszała tam, aktorem jest każdy, kto żyje z aktorstwa. Pan się zgadza z tą jakże złowieszczą interpretacją definicji tego? Nie, zbyt. nie zgadzam się i... Ale list jest... chyba nad, nadużywał do różnych... No wiesz, no, bo ta, płacisz, historii. jesteś aktorem, no to, tak. to dzisiaj jest bardzo proste, ale bo to chyba nie jest prawda. Nie, nie? no zupełnie nie jest prawda. Ja w, w, w tym względzie jakby przechodząc w jakieś antypody tego mhm. określenia jestem tak naprawdę idealistą i, i a, zresztą ja już jestem tak stary, że na wszystko mam odpowiedź. Mój kuzyn George Randall z tej linii właśnie tam amerykańskiej Amerykański. right. Amerykański, był na roku z Marilyn Monroe. I opowiadał mi właśnie, jak do niego przychodziła, ponieważ on no, z polskimi korzeniami i, i nic nie rozumiała z Czechowa. I, i chciała koniecznie coś pojąć z tego Czechowa, jak, je, jak on jej tłumaczył. I po prostu to, co ona wy, wy, wypowiadała o tym Czechowie, bo, jeśli to było oczywiście prawdą, było rozkoszne po prostu. Ale rozkoszne rozumiem w tym W sensie jakim, no tak, takie. To, to, co no, jak, pokazujemy to rękami. No ale ona, co rękami pokazujemy, no ale ona była po prostu niepodważalna. No. To jest kobieta. Yy, yy, Jakby z... przyszła do pana i zapukała, i powiedziała, zatrzasnęły mi się drzwi, przenocuje mnie pan, Panie Peszku? Ja bym powiedział, nie wierzę. To sen. Yy, to <laughs> Więc... słuchajcie tak. Przerwałem wam ten uśmiech w, w półśmiech. Ale ty przerałem. nie rozumiesz A, będzie nie, tak. Ja kocham Marilyn Monroe Ja też kocham. Jezu, jak... Niestety nie o, mogę powiedzieć z przyjemnością. Mm. No. Słuchajcie. Pytanie do Pana Jana. Czy aktor może się popsuć? W Chciałbym tutaj taką porównanie sportowe, nie? że w pewnym momencie po prostu umiejętności, organizm już nie, nie, nie jest tak, tak dobry, jak y, kiedyś. To co wpływa na to, że aktor się psuje i nie, nie gra tak dobrze, jak 10 lat temu? Bardzo prosta roku? sytuacja od Gombrowiczowska w stronę Kuby Uśmiech. Bardzo dziękuję. Kiedy traci w sobie dziecko. Albo inaczej, kiedy traci w sobie niewinność. Można, że tak. Y, mówię o tym y, miejscu, o tej przestrzeni w człowieku, o tym takim levelu, o tym, o tym kawałku y, człowieka, w którym on jest y, zawsze, powiedziałbym, czysty. To jak to pielęgnować na co dzień? To co nie, dzień... Nie, to... nie, za, zaraz, byśmy uściślili, bo jednak słuchamy pana uważnie. Czy w takim razie aktor to jest. Emocjonalnie zawodowy kłamca czy zawodowy głosiciel prawdy? To jest zawodowy głosiciel prawdy. Zawsze będę opcjonował mm -hmm. tę część wypowiedzi. Mm -hmm. Po prostu, e, też często właśnie mówię moim studentom, z którymi co roku się rozstaję i rozstać się nie mogę, ale to po prostu myślę, że jestem jednak wampirem i, i ta sytuacja mi jest potrzebna. Czyli rozumiem, taka faustowska e, 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 sytuacja. No, jest mi, jest mi potrzebna po mm -hmm. prostu. A poza tym to są jedyni dostarczyciele wiedzy rzetelnej o świecie, w którym tak, ja żyję. Zapytam jak senior seniora, no. pan też się nudzi w, w towarzystwie swoich rówieśników? Poza Andrzejem? Bo ja tak mam. Jest strasznie mało rówieśników, okay. z którymi się nie nudzę. A to dobrze. Tylko dygresja. Tylko dygresja <laughs> tak, no. To jest. A, <laughs> a ci studenci, jak pan na nich patrzy, to z których pan wampiryzuje, wysysa krew? Wśród nich jest jeden taki peszek? który jak pan na niego patrzy, to widzi, kurczę, wypisz, wymaluj 100%, Jan Peszek, 40 lat tak? Znaczy, jest, jest... Takie diagnozy są niebezpieczne. Człowiek się bardzo po prostu może pomylić, ale, ale jest coś takiego jak pokrewieństwo, prawda? Mm -hmm. Pokrewieństwo poglądów, pewnej wrażliwości. Krótko mówiąc, no jest tak, że się nagle z jakimś studentem, z jakąś studentką po prostu dogaduje natychmiast, poza jakąś nawet werbalną stroną, ale Albo się nie dogaduje. No, ostatnio studentka, bardzo jej wspaniale życzę, bo ktoś niezwykły, po prostu nagle Pęka i zaczyna tak strasznie płakać, ale no tak płaka. Ale w trakcie jakiejś inscenizacji? Nie, no, pracy, w trakcie, mm -hmm. w trakcie pracy. Mm -hmm. Muszę powiedzieć, że ja jestem poza mitu, poza mobbingiem. Mm -hmm. U mnie nie ma po prostu takich. Umawiamy się. Fuksówek też nie będzie? <coughs> znaczy ja, ja akurat nie jestem nie byłem nigdy zwolennikiem fuksówek. Uważałem mm -hmm. to, że to jest po strata czasu, tyle. Natomiast. E no, tak. Okej, okay, no. no ale tak, bo, ja, czy... Mam prawo do takiego. No, ja, dajemy panu to prawo. W wolałem robić po coś innego w tym mm -hmm. czasie. Natomiast y, te tak te, te zwane nadużycia, no po prostu, no nie jest tak... <ścoughs> Ja poradziłem yy, parę lat Przecież temu. Nie, nie nazywajmy tego tak zwanymi nadużyciami, bo były nadużycia. No też. były, no, absolutnie. Z no, ale szacunkiem to, dla No, ale ofiar no ale... Tak, to nie, jest, to nie o to chodzi. Przecież ofiara, jak i kat doskonale yy, zdają sobie sprawę albo wyczuwają, czy przekraczają te granice, które się nie przekraczają. Ale to jest smutne. Ja bym wyszedł z tego. Nasza audycja I... jest, dobra, jest pełna wiraży. To ja bym A chciał wejść w wiraż. Mogę? Proszę. Pan mm -hmm. lubi awangardę, gwałtowne zmiany. Czytałem kiedyś biografię Marona Brando i tam podczas nauki yy, właśnie w listrze Asbury Studio on dostał zadanie i jego grupa od człowieka, który prowadził od swojego mistrza, aby zachowywać się jak kurczaki, na które zaraz spadnie bomba atomowa. I Brando opowiada, że wszyscy biegają, gdakają, ruszają skrzydełkami, a on jako jedyny siedzi, podchodzi do jego prowadzący zajęcia, mówi dlaczego tak siedzisz, a on mówi, bo ja jestem kurą, co ja wiem o bombie atomowej. I teraz po, czy to jest częste zadanie aktorskie i po co się robi tak? Na, na co to jest zadanie warsztatowe? Pan robi takie zadania? Nie. Typu zagraj gasnący budyń, albo nie, stygnący ryż. Nie, 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 nie. To są oczywiście być może ćwiczenia, które rozwijają jakiś aspekt abstrakcyjnej energii w człowieku. Mhm. Abstrakcja jest fundamentem w ogóle funkcjonowania w, no, życia w aktorze, jego inicjatywności itd. itd. Ktoś, kto tego nie ma, to. Dlatego też myślę, że my, mając. Niektórzy, którzy mają tę zdolność, są tak wyróżniani przez publiczność, że ja się zawsze dziwię, dlaczego oni mi tak wyróżniają. Cóż ja takiego robię. Pana takiego. interakcja z drabiną w pewnym monodramie, <laughs> to jest pewnego rodzaju wariacja, no, jak juda, no, no. No tak, ale no. jak się to ma teraz do abstrakcji? To jest konkret. Ja wiszę głową na dół. Mm -hmm. prawda? Mogę spaść i, i, i ryzykuję. I no, ale, no, ale... Pytanie, jak to zdefiniujemy jako figurę? Czy to jest jakaś symbolika, metaforyka? No, to, to, jest metafor no to jest metaforyka, że ludzie dochodzą do... Bo, bo tak naprawdę ta drabina służy pewnej metaforze, choć słabo te figury znoszę mm -hmm. w sztuce, że, że człowiek widzi szczyt drabiny, pnie się po niej, po czym wykonuje drogę kompletnie odwrotną. Schodzi na na dół i, i, i wisi na dół i, i, i tak naprawdę spada i nie osiąga tego, co sobie zamierzył. I mhm. to jest najczęstszy przypadek. Tak zresztą ten tekst brzmi u szefera. Ja mhm. się długo zastanawiałem, co to może być. Jak, jak wiedziałem, że to musi być działanie, ale nie wiedziałem, że to będzie akurat takie działanie. Tak? Panie Janie, a bo padło hasło umówić się ze studentem. Jak się wy umawiacie, jeżeli celem jest uzyskanie pewnych emocji, które mogą być takie no, traumatyczne, które trudno sobie mi, laikowi, bo tutaj rozmawiam przecież z aktorami, wyobrazić? Jak mam zapłakać, jak mam się wściec? Jak Szczególnie się ja, to, ja, ja trochę do, dorzucę. Parę dni <laughs> temu widziałem jakiś wywiad z aktorem grającym w Breaking Bad, dosyć w, 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 w ważnym serialu, filmie, który nigdy nie uczył się aktorstwa, i on powiedział: udawaj, że jesteś kimś innym. To wszystko. Mo, moim zdaniem strasznie płaska definicja. No tak, to, to znaczy ja w ogóle uprawiam to zajęcie, które traktuję raczej jak przygodę, która dostarcza mi odpowiedzi na, 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 na wiele pytań, które, które życie stawia, a, a bez tego zawodu ja bym nie znalazł odpowiedzi, bo, bo po prostu znajduję się często w ekstremalnych sytuacjach, grając w postaci, yy, które yy, postępują i dopuszczają się czynów, których ja w życiu bym się, tak mi się przynajmniej zdaje, nie dopuścił yy, i ja to robię. Paradoks w aktorstwie polega na tym, że w kompletnie sztucznym świecie że w, w spotkaniu się z sytuacją kompletnie obcego bytu, czyli tej postaci, którą mam zagrać, prawda, ja muszę być absolutnie wiarygodny. Mm -hmm. To ja nie w mogę w grać. Gramy gramy, czyli ja muszę uruchomić w sobie swoją wrażliwość, swoją inteligencję, jeśli ją mam, swój refleks, swoje poglądy i tak dalej. Swoją niezwykłość. Po prostu swoją to, to. Orygi, oryginalność. No dobrze, ale dlaczego jak ja oglądam. Jacka Nicholsona w locie nad kukułczym gniazdem, Deniro w taksówkarzu, czy nawet Al Pacino w pieskim popołudniu, to ja widzę do tych Boga. A jak oglądam polskie filmy, nie wiem, na wspólnej Bitwę pod Wiedniem, czy Miłość, Seks i Pandemię, to tego Boga tam. Figurę Boga, mówię oczywiście symbolicznie, nie widzę. Na czym to polega? To jest paradoksalne, że my taki wierzący naród i nas Bóg opuścił, ale, ale y, y, myślę, ja że to. Optymistyczna, to prostu, no to nie, 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 a Gdzie jest nie, odpowiedź? No to jest, no, ale jest proste. Mówię, ja kuba. żądam odpowiedzi a, na moje pytanie. To jest proste. Po prostu my jesteśmy tak potwornie zakompleksioną grupą. My, jak ja Czy my Polacy. Nie, Polacy. Że nie, nie, Polacy, że po prostu, no przecież musimy kompletnie udowodnić, że potrafimy. Film, zrobić film w stylu amerykańskim, zagrać w stylu amerykańskim. Zamiast w ogóle zostawić to w czort bo i się rzeczami... Pan sugeruje, że De Niro, kiedy kręcił taksówkarza, nie napinał się? Nie, on, on, on moim zdaniem kompletnie się nie napinał. Czy można stworzyć dobrą kreację w bardzo złym filmie? Można. To jest możliwe i odwrotnie. Przecież w, w taksówkarzu Oskarowa, trzynastoletnia tak. wtedy. Judge Foster, Foster. Foster. Co ona wiedziała o aktorstwie? A co ona wiedziała o prostytucji? Ja myślę, że raczej ta rola ją niosła, a nie ona niosła tę rolę. więc bywają też takie przypadki, prawda? Czy u Pasoliniego jego bohaterzy, no król Edyp, amatorzy, ale oni występowali raz i koniec. Mhm. Wyczerpali, zapewne tak swój limit mhm. i potem już mogli tylko powtarzać to, co, 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 co z siebie dali. Czyli rozumiem, że jak tatu Monil dostała Oscara za papierowy księżyc, to też było raczej dziecko fajnie gająca, a nieświadomo aktor. No tak, absolutnie tak. No dobrze, ale że, że nasze pokolenie, Piotra może trochę inaczej, nie mniej. My, my istnieliśmy w takim świecie kultu mistrza, prawda? Że był Zapasiewicz, Łomnicki, Holubek. Tak. Jak ja na przykład wymienię nazwiska, Więckiewicz, Sztur, e, Szyc. Szyc, Karolak, Piotrek Adamczyk. Chod. Tomek Kot, to, to będą takie nazwiska kiedyś, które mogą być mistrzami dla swoich studentów? Nie, to nie będą takie nazwiska, mimo, że to są, no mówiłem, że będą kłopoty, że tak. to są fantastyczni aktorzy. A dlaczego nie będą mistrzami dla Dlatego, nas? że nie u, tak naprawdę nie zawsze biorą udział, nie wszyscy, mhm. nie zawsze biorą udział w przedsięwzięciach, nazwijmy to krótko, kreacyjnych, mhm. takich, które się wrzynają we wrażliwość odbiorcy i decydują o tym, że w pamięci tego odbiorcy no, Że w pamięci tego odbiorcy po prostu zostaje coś naprawdę ważnego Coś, na, co na przykład zmienia życie Ale no. Jaki to jest deficyt? Czego to jest deficyt? No, po prostu deficyt. Def nie, deficyt głębokości. My po prostu wszyscy działamy w tej chwili na, na żeby sprostać wymaganiom rynku. Czyli co? Jest na przykład jest tylko mechanizm... wykres, taka linia bez żadnych zwrotów akcji do góry w dół. W nie wywołujemy no, ale emocji. Ja nie generalizuję przecież. No. Nie będę teraz wymieniał nazwisk, które chciałbym wyróżnić, na przykład wśród wymienionych przez ciebie, Aha. bo to spowoduje od razu burzę i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale przecież to są generalnie wspaniali aktorzy, którzy niekoniecznie biorą udział we wspaniałych no. tych Wziąłem, przedsięwzięciach. Wziąłem udział, żeby od razu się nie łapał za język w, w listach do M, tak. z czystej przekory. Ja nie będę żeby pana łapał za język, ja pana po prostu pocałuję zaraz. Z języczkiem. Fryż nie całował z językiem. Naprawdę <Z> <grym> nie? Nie. wykorzysta, wykorzystał nie, żeby tej okazji? Było, żeby usta w usta, nie, tak? Nie, żeby po w usta. Czyli tak na sucho? Nie. Przywarliście się wargami? Wargami, Po tak. prostu? Po prostu wargami. I ale myślał pan, wargami, ale o pan chwilo, jesteś piękna, trwaj. W jakiejś kategorii tak, choć było przeraźliwie zimno. No i tak, coś tam, dobra, nie co zwalajmy mamy? na chód. Czy my możemy teraz zrobić woltę? Tak, no. Właśnie, ale tak. co mam zrobić? Fiflaka? Nie, 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 nie to my o, zrobimy. O, o. Fiflak, no. bardzo źle mi się no. jakoś tak. Mój, mój umysł poszedł w złym kierunku. Nie robimy fiflaka, panie mm -hmm. no. Dobra, bo ja wczoraj czytałem pan, pański życiorys, czytałem dużo historii, słyszałem wiele wywiadów. I tak, i tak zróbmy takie małe podsumowanie. Żona, sześć lat, poznajecie się, pan mówi. Będzie moją żoną, tak? Miłość rodziców wasza. Romantyczna, wojenna dzieje się. Szreńsk, ten, to małe pomieszczenie, w, ta mała izd, izba, gdzie pan się wychował. Rita Hayworth i dziadek. Tak? 440213. Numer, który jest jakimś tam znakiem. No, Obozowy dodajmy. Obozowy. Mm -hmm. tak. Teraz Medlin mondro Nie tyle jest znakiem z datą urodzin Jana Peszka, dobrze I, jak pamiętam? Tak, I, i numerem obozowym mojego. Ta, a nie uważa Pan, że to jest jakiś sygnał od opuszczności? No, no i właśnie z tego zmierzam. Ale zdekodował pan ten sygnał? Nie, ale y, po no, prostu u, y, uważam, że. No, 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 śmiało. Los mnie wybrał. No właśnie. A, I tak. po prostu to, jak ja sobie to wszystko złożyłem w jedno, i to, to, to jest, i mam przed oczami film, taki Roberto Benini, Życie jest piękne, trochę? Tak. tak. Pan jako ten, ten chłopiec, który Dokładnie. dorasta, i czy, czy czuje się pan jakoś namaszczony, że ten los naprawdę pana panu jakoś tak. Nie namaszczony. Ja jestem szczęśliwy, że coś takiego mnie spotkało. Ale... I być może jestem głupi, ale czy ograniczony, ale. Y, ma... To kokieteria, bo z jakiego nie, powodu? No to, y, y, no, a, nie, no i y, y, mam powody, żeby po prostu mieć tysiące y, y, no. Y, Panie Janie, ale to precyzujmy: Pan napisał ze wszystkich dziewcząt w przedszkolu najbardziej odpowiada mi Teresa, ja się z nią ożenię. Tak. Ja pan miał lat? Sześć. Sześć. Był pan amatorem, rozumiem, jeżeli chodzi o kobiety wtedy. Amatorem. Nie miał pan doświadczeń. Yy, no nie. nie Jeszcze nie się amator. pan wtedy nie no z kobietami. Nie. No całowałem dobrze. się od dawna. Od szóstego roku życia? Ale się całowałem strasznie. Ale jak ja z tak, ale... się nie całowałem. Nie, no z fryca. Ale nie się nie całował się przed szóstym rokiem życia? Całowałem się w głogu. Niestety ścięto. Głogu? Toczyło. Takie wielkie drzewo głogu rosło w, tych, w tym w Kiedy pan zaczął? Gdzie? Strasznie hmm. dawno. Ale jak wcześniej? Pamiętam. Pokątnie nie pamiętam. Było tak dawno, że nie pamiętam. Cztero Czterolatek się samochod... na Co na jestem... to były, To były pan jakieś. dzisiaj pod... zabiera swoją mitologię, ja pana za chwilę wyproszę. <laughs> Proszę bardzo. Nie ciągle, drzwiami, na przykład. Czterolatek? Przecież pan miał świadomość amatora. Co pan wiedział o kobiecości? Nic nie wiedział. I pan wybrał ale to, to czuł. Co... Nie, ale to przecież dziewczyny 50... proponowały, one sobie wyobrażały, seks jak w głogu? się całuje seks w głogu. No i niestety zcięto ten głogu. Audycja zmierza w, głow, ja jak jak w bardzo złym kierunku. kiedy I pan wymazał Bardzo złem. jest w 50, prawie 3 lata z jedną kobietą. Tak. I, zaraz, bo ja miałem taką teorię, prawdą jest, że pana siostry zmuszały pana do szycia ubranych dalalek. Tak, to... Mam takie wiadomości. Nie tak, będę tak. mówił, kto mi mówił pozdrowienia tak. od pana Frycza. I ja myślałem, że to zaowocuje jakimś rodzajem wendety, że pan się będzie mścił na kobiety. Mściłem się na siostrach. Myślałem, miałem Jak? super systemy, żeby je na przykład u, uspokajać. Jakie? U no na mosty. przykład? E, e, największym upokorzeniem dla mnie była konieczność wywożenia ich na spacer w wózku wspólnym. On je dzielił rok, to nie były bliźniaczki, mhm. mhm. czy tam rok z hakiem, prawda? Mhm. I one strasznie rozrabiały, krzyczały. Ja miałem taki system, że po prostu rozpędzałem wózek i gwałtownie cofałem. Wsteczny bieg wrzucałem. A te dzieci wypadały? I one nie, nie wypadały, bo to był wózek z budą. A. I one doznawały pewnego rodzaju szoku, przewracały oczami i przez 10 chora, minut chora. siedziały cicho, leżały. I, I więc... pan, pan, pan bawił wnuczkę? Nie, wnuczkę nie bawił. To nie ba nie, nie, nie. Ja, ja chciałbym tutaj mojej jeszcze wspomnieć o peszkowej patologii. Nie wiem, dlaczego mopsie się nie zajął y, y, panem, A. ale pan opowiadał dzieciom: nie bajkę o kapturku czerwonym, nie o y, Jasi Małgosia, tylko o Chrusztowie. O Huszczowie. O o tak. No wtedy no, Co tam chrusz... się jeszcze działo w tym domu peszków. Był. Dzieci uwielbiały przede wszystkim nieznane yy, wedle oko, odpowiednich konwencji yy, bajki i opowieści, tylko rzeczy niespodziewane. One oczywiście nic nie mogły wiedzieć o Nikicie, ani co, kto to był i tak dalej. Ja natomiast wiedziałem, no bo żyłem w czasie, kiedy on był i walił butem, prawda? Mm -hmm. Natomiast... Yy, Chociaż niektórzy twierdzą, że to jest legenda, ale nie. ja mi się wydaje, że ja widziałem film, jak on to jest w ONZ-cie butem. No, no, oczywiście. No. No, w każdym onz Natomiast yy, yy, ponosiło mnie, po prostu fantazja. I ponieważ ja byłem aktywny i byłem skupiony, żeby po prostu mówić, mówić, gorzej było, jak kazały tę bajkę powtórzyć następnego dnia. A ona pozostaje ja, na bieżąco. Na bieżąco zawsze. To ja już tego nie pamiętałem. To, co dziecko strasznie wiąże z partnerem, uh -huh. czy z opowiadaczem, to ja, jego aktywność, oddanie. Dobrze, no musisz, ale ale musimy zrobić przerwę, kochani. Dobra, i wrócimy, bo tak, ja jeszcze... Ale ostatnie pytanie przed przerwą, które chyba wytłumaczy dzisiejszy całe wszystkie te epizody. Jak często ma Pan kontakty z substancjami psychoaktywnymi? Panie Janie, tak szczerze. Nie mam tych kontaktów, to znaczy teraz biorę, się łączy? teraz biorę, ale co, nie duchowo się łączę, biorę teraz kropelki CBD. legalne, no te, te, te takie CBD, uspokajające. No, no takie, no. które mm -hmm. bo się nabawiłem, ja się nabawiłem choróbska okropnego, który mm -hmm. mnie toczyło i, i mimo to cały czas pracowałem. Y -y 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 -y. Na lepiej rucha na nic? Nie, 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 nie. W ogóle? Nie, 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 Kiedyś, kiedy byłem we Wrocławiu młodym człowiekiem, czyli tam był Grotowski, Tomaszewski, no po prostu tygiel yy, yy, cudzoziemców, mhm. którzy z natury i hipisów, bo to czas hipisów, 70. lata, przywozili po prostu tonami różnego rodzaju używki. A to przez przypadek no, można było trafić. To... Jasne, nie, to ktoś mu to, to, to oczywiście chaszysz, marihuana. Dobrze, przerwa. I... Dobra, zaraz wracamy. Jan, Jan Paszek naszym gościem. 4 minuty po <laughs> dziewiątej już. Do widzenia, do widzenia. Szlera. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. To my, Wojewódzki Kędzierski. Dzisiaj Jan Peszek i Andrzej Grabowski gdzieś tam tutaj w kuluarach nam chodzi. Ale Piotr, jest naszym gościem. Piotr przed chwilą powiedział, że cudownie mu się patrzy na dwóch improwizujących, tak. wielkich aktorów. Tak. Ale teraz wróćmy do, te, do, te, do tej magii. Tak, w pańskim życiu, bo ja twierdzę, że jednak, jednak to wszystko nas kształtuje i dlatego wy tak pięknie się kochacie, przynajmniej to, to widać. Pan pięknie mówi o Marysi, o Błażeju, o Teresie, do której jeżeli chcemy się skontaktować z Janem, trzeba napisać maila do Teresy, bo pan Jan oczywiście mówi, że na maila nie odpowie. I tak się zastanawiam, czy to pańskie życie jest dobrym, życie pana przodków jest dobrym tematem na film. I gdybyśmy mieli teraz się, się pobawić w to, kto reżyseruje i kto gra, Peszka i jego przyjaciół to czy możemy, możemy rozpocząć taką zabawę? Bo ja tutaj dodam, że jak przeczytałem kiedyś o tym numerze Pana ojca, który okazał się później datą Pana urodzin, to to Amerykanie z tego zrobiliby już szeregowie z Tak, jest szeregowie Ale był ktoś, kto... Amerykański reżyser, mm -hmm. u którego miałem zagrać y, jakiś tam epizod. Gdzie Nie pamiętam. Spiel? Nie, nie. Lucas? Ja, miałem zagrać u Spielberga. W którym? No w liście... W ale że nie, nie chcę tego tam jakoś publikować, ale to była zabawna historia bardzo. Ja mam, mam to opowiedzieć? No jasne, no. Otóż dostałem propozycję, yy, wyuczyłem się scen. Yy, tam jest taki szef, on się nie pamiętam jak się nazywa. Zadajmy Niemiec. Y, 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 w tej zrobić. fabryce mm -hmm. y, taki szef, du duża rola, jedna z pięciu mm -hmm. głównych ról. Mm -hmm. y, wyuczyłem się, wyuczyłem i, i y, 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 wówczas producent y, Lew Rywin, Rywin mówi, słuchaj, on jest zachwycony tobą, no ale niestety y, 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 związki zawodowe w żadnym punkcie nie dopuszczą polskiego aktora, do tego przedziału hmm. roli, po prostu. No tam, bo tam grają nasi Borys Szyc czy Jasia Brodzik, epizody. epizody. Ja do, no tak, y, 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 Seweryn i tak No ale czy to tak. nie jest to też absurdalne, panowie? Ja dostałem no. ataku szału. Niepotrzebnie się z, też awantu z, awanturowałem. Y, A nie, i... Szyc i Brodzik to grali w, w pianiście. Nie, to nie, w pianiście. Nie, tak, nie, nie, tak, nie, nie, tam to ja Majka ta. Ostarszewska, ta, to jakieś, no naprawdę jedno hmm. słowo, łocze, hmm. prawda? Ta, ta, ta. 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 Ale Y, y, nie dlatego, że się poczułem jakiś y, upokorzony, czy, mm. tylko że mi tego nie powiedziano. Wprost. Bo Po, po, po prostu, że, mm. że, że chcę się przyjrzeć na podstawie tej sceny, jaki jestem aktor. I, i zresztą od, osobistą adnotację Spielberga: koniecznie muszę go mieć. I ja A może? I ja wtedy powiedziałem panu e, lwowi, e, lwowowi Rywinowi Lw -lu? Lw -lu? Nie. Czyli odmówił pan Spielbergowi? Tak. Mamy, nie. mamy tytuł. nie interesuje mnie kompletnie, yy, nie to, że granie gdzieś tam w yy, yy, jakimś... To nie jest ta kategoria, ten problem. Po prostu zostałem wmanewrowany coś poza kompletnie moim wpływem, moją świadomością i dla mnie wtedy nie istnieje ża żadne nazwisko, które by mnie z tego Ale wycofało. jest duma i tak dalej. silniejsza od świadomości tego, nie. jak wielki film mógłby powstać? No, to jest argument. Ale nie to... wziąłem tego a, pod uwagę. A, ja widzisz, a tak. może to jest, to jest element, o którym kiedyś Janek Nowicki opowiadał, Jan Nowicki, że on się śmiał z pana podczas pana egzaminów w szkole aktorskiej. Ja wiem o tym. No. no, śmiał się, ja to pamiętam doskonale. A może po prostu pan nie jest taki niedoskonały? No nie, no ja wtedy byłem kompletnie jakiś absurdalny, no. w, w garniturze czarnym, w, butach, z yy, pepegach. w pepegach chińskich, <grych> które śmierdziały potwornie. No to wszystko nie, się zgadza. Gumą. I bo to trzeba było mieć miękkie. I on po prostu, oni mi kazali robić jakieś rzeczy. Oczywiście od razu mnie wymacali, że jestem chłopcem dobrze wychowanym i kazali mi śmiertelnie kląć. Ja oczywiście absolutnie nie byłem w stanie wydobyć z siebie żadnego przekleństwa. No, a takiego nawet do diaska? Ale gdzie? Kurka siwa. I, i, a do stóbeczek kartaczy kartaczy? E, e, wziął mnie sobie e, e, na cel dziekan e, e, Eugeniusz Fulde i, i żebym ja go tam opierdzielał, prawda, na tym jakimś okropnym dworcowym. I co pan powiedział? No Ja mu powiedziałem, że ja sobie nie pozwolę i tak mi się przypomniało w kaszę dmuchać, ale byłem tak zdenerwowany, że powiedziałem w ucho dmuchać. Czyli coś komuś Kompletnie kompromitującego. Oni się no to... pokładali no. z Jankiem, o, oczywiście, Nowicki. Ale zgadza pan się, bo Janek, pewnie Jan, z czego wiemy, słynie z takich bardzo mocnych y, diagnoz. Y, y, on, on, on nie owija w bawełnę. I on mi kiedyś powiedział: Aktor, który nie jest znany, nie jest dobrym aktorem. I Janek, coś w tym jest. Janek, Janek nie, nie analizowałem tego z tej strony mm -hmm. nigdy, ale pamiętam coś takiego, nie wiem, czy to wolno jakby publikować, ale Boli. dlaczego nie, że po prostu, e, kiedy przyjechałem do Krakowa owiany już tą jakąś, jakimś powodzeniem, mm -hmm. on był, Janek był strasznie zaskoczony skalą mojej e, nagłej kariery. Mm -hmm. I, i, po, I tak powiedział coś bardzo... E, e, Y y wzruszającego w gruncie rzeczy. To dziwne, bo on taki cynik. Yy, no y ale powiedział, znaczy mnie to wzruszy. Y -y. Wiesz, ja zawsze myślałem, że aktor to jest facet, który ma bardzo dużo włosów i nieskazitelne zęby. Y -y. Popczułem się dość nieswojo. No to, że włosów nie miałem, mm -hmm. to tak, ale. M, zęby sam, są. 50% a tu to nie ma problemu. No, 50% mam. I tak nie skomentowałem tego. No, ja wiem, no, ale widzisz, są pewnie jakieś tam wyjątki. Więc, więc to ja. To kolega. Ja, no, nie, no, on miał ta, ale nie, mnie to wzruszyło w tym sensie, że on jakoś tak to jawnie bez. To nie było złośliwe. To nawet, jest fajne, bo to e, jest rzadkie, że tak wprost się komuś mówi o tak, jego przywarach. Tak, no. Wojewódzki, wojewódzki, kędzierski, kędzierski. Ruszamy dalej dzięki Circle K okay. Dobra, panie Janie, ważna sprawa Chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie, co zadałem kwadrans temu O Boże Kto zagra zagrać powinien w Peszka w filmie o Peszku? I kto go wyreżyserować? Bo mi zależy na tej odpowiedzi Kto z polskich aktorów? Zagranicznych Niech pan robi casting i upokarza tych amerykańskich Metzfaldowski z polskich No nie wiem, no przychodzi mi no, Gra, moj jego ojca. gra no. mojego syna no pan, w Julianie to pan naprawdę pokazał, co to znaczy dusza artysty. Widziałem ten film. To pan odważny, nad, nie wiem, czy pan się tam nie otarł o siebie. Ale zawsze się aktor ociera o siebie. No wiem, przecież no. też to mam w takim. No właśnie. Ale, ale e, 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 wracając do pytania Piotra, mhm. nie wiem, to jest to będzie długa pauza. Po prostu e, jeżeli by taki film powstał i że to nie miałbym ja zagrać, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Pamięcia no. nie mam. Kto... Wojewódzki na przykład. Nie, nie, ja nie jestem aktorem. No Wojtek Metzwaldowski to jest dobry. Metzwald to jest właśnie, dobry trop, e, e, myślę. No. Metzwald to, by byłoby to możliwe, my szalenie... On ma fajną ekspresję, taką trochę jak Kobiela umyrami. My szalenie y, sympatyzujemy ze sobą, po tym filmie. Mm -hmm, mm -hmm. I y, 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 as zagranicznych, y, y, no to... John du du Duval kiedyś, pamiętasz Duvala? <ścoughs> bardzo, no bardzo... Danny nie, no, nie, no, nie no, mówię poważnie. Duval? Duval. Jana Peszka? Tak. Kiedyś. No, powiem, wam, powiem wam... Pan nie ma pomysłu. Tu, nie ma. Dobra, dobra ale, a, a, chcesz, bo ja bym chciał zmienić... Te ja też chcę wejść. zrobić woltę, ale za, zanim to, to, to nastąpi, chciałbym, bo ja cały czas używam metafor piłkarskich, bo po prostu jest to mój świat i się bardzo jaram tym. I często w kontekście są... gości, którzy do nas przyjdą już niedługo, to jest dobra metafora. To prawda. A, spoilerujesz. Ale jest tak, że, że zawsze po karierze biorą takiego delikwenta i się pytają, jedenastka kumpli. Z kim grałeś na, na, A, tak. przy, na, w, w trakcie swojej kariery? Więc ja bym poprosił nie jedenastkę, tylko czterech. I pobawimy się w takie obsadzanie. Bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik. Cztery nazwiska, z kim pan na tej scenie bądź na ekranie się pojawił? Najlepsi. Najfajniejsi. To, Najbardziej jest wyjąt... to jest okropne, To jest okropne oczywiście. pytanie, bo to każe wyróżniać, a, a jest cała e, Na masa pewno pa... wspaniałych. E... To ja panu ułatwię. No. Pomocnik Grabowski nie będzie. Andrzej. I Parę razy widziałem Andrzeja w akcji. On jest raczej napastnik. To prawda. Mhm. Albo libero. Jak go kojarzysz z bramkarzem? <noise> to wszystko się tutaj Naprawdę? Tak. Że wychodzi ostatni w sensie się jakiś no. taki, e, e, o jakiś obrońca taki decydujący o takich napięciach. On jest człowiekiem, który mm, wiem, że mnie słucha w tej chwili, ale e, 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 takim człowiekiem, który szalenie jakoś tak tonizuje napięcia. Ale to wie pan to, on... może pan go wywalić z tej czwórki bo przed wejściem tutaj powiedział, tak. że mam się zapytać o ekskluzji, jak zaczęły się obchody czterdziestolecia i ile metrów od teatru. To pan Grabowski powiedział, że mam się zapytać pana. Co tam się działo? Jeśli pan nie pamięta, to znaczy, że działo się dużo. Czterdziestolecia moich urodzin. U, 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 o, chyba pracy arty artystycznej. Nie, chyba. Andrzej, o co chodziło? O urodzinach. O uro Andrzej, powiedz, z... urodzin. czy pana urodziny czterdzieste były no, parę pa, lat ja, tam... Jechaliśmy ze spektaklem do Tarnobrzegu. Rutka Zioło, z tego co pamiętam, y, serce. Zresztą wywalonym przez ambasadora kon, konsula sowieckiego, co teraz się na, na gmin nie robi. Mhm. Tyle, że to są konsulowie polscy. No i co? No i, 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 i ja się przygotowałem. Wtedy wódka była na kartki, mm -hmm. więc uzbierałem przez miesiąc, wiedząc, że będzie to turnę. Dużo żółtych. I, dużą torbę wódki miałem, prawda? I nikt nie wiedział, no skąd. I to jest ta historia? No i teraz oczywiście ruszył autobus, no i ja oznajmiłem, że mam, prawda, te urodziny. No i tam życzenia, życzenia. No więc mi tam ktoś dał, a mi dała i z nitką, no bo to nie był przygotowany. Prawda? Mm -hmm. Ktoś mi nawet dał bon y, y, dolarowy z y, pewnością. Ale skromny, ale szczere prezent no, Ale szczere, tak. No, w każdym razie wypiliśmy ten, że tak powiem, y, no, y, te torbę wódki mm -hmm. w drodze. Y, no i potem oczywiście kontynuowaliśmy y, te, ten, y, ten proceder. W, 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 z, no to jest z takiego specjalnego no to, to, kolorowego. To jest, opowiada Pan normalka. taką butynę, że no to jest tak, bardzo no takie. No, no. jestem rozczarowany, ale no, ja, że ja myślę, że ja Andrzej by to lepiej opowiedział, bo on to przypatrywał się temu troszkę jakby... Nie, no, Chłodnym okiem. No, no był w środku, ale, ale, ale jakby Dobrze. też inaczej. No? Zmieńmy, bo czas goni. No. Proszę mi powiedzieć, panie Janie, hmm, czy w sprawach współpracy, szeroko pojętej współpracy dziennikarskiej, artystycznej, każdej, z telewizją publiczną, należy dzisiaj szukać jakichś niuansów, jakichś takich etycznych światłocieni, czy walić równo albo wolność, albo propaganda? Nie, no, walić równo, albo wolność, albo propaganda. Tu nie ma w ogóle żadnej możliwości osmozy, odcieni, półcieni, w, żadne, w żadnym punkcie. Ale nawet patrząc na to, że są ludzie, którzy po prostu nie będą mieli gdzie pójść, jak stamtąd odejdą, że to nie jest tylko wybór etyczny, ale też życiowy, konsekwencje są, bo ja, ja myślę podobnie jak pan, ale. Nie, nie pogubiły mi się kryteria, rozsypały mi się. Nie. Ja, ja, mój bohater y, 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 Minetti w skrócie Bernharda, którą gram u Kryszlandy w Polonii, mhm. mówi, taką frazę skracam ją oczywiście, bo on dużo mówi, że nie możemy się poddawać, nie poddawać się. Jeżeli choć na chwilę się poddamy, wszystko przepadnie. I jeżeli zaczniemy wprowadzać tutaj jakieś ulgowe światło cienie i tak dalej, tak Nie, nie, ja się po prostu nad tym nie zastanawiam. Ja otrzymywałem całą masę, do pewnego momentu, kiedy stwierdzono, że nie mają co się głowy mną zawracać, prawda, propozycji. Nie! Szalenie tego przestrzegam i, i, i po prostu nie... Ale żyjemy w świecie, który jest niespójny. Chyba się pan ze mną zgodzi, że co drugi Polak żyje z jakimś rozdwojeniem, rozstrojeniem jaźni, że jesteśmy bombardowani różnymi wzorcami, morałami. Jeden z pieszczochów, kiedyś mój były kolega TVP, zachwalał na swoich mediach społecznościowych przemówienie Bidena w Warszawie. Pisał, że to jest majstersztyk, więc ja mu napisałem... Że majstersztykiem to jest chwalić Bidena w Warszawie, a potem zapominać o tych wartościach, wjeżdżając na parking TVP. Są ludzie, którzy nie mają takiego dylematu. No są, no, no to dlatego nie należy się, że tak powiem, przejmować ich losem. Ale to kim oni są w takim razie? Jeżeli my jesteśmy, tamci są za, my jesteśmy przeciw, to kim są tacy ludzie, którzy wyznają wartości, o których zapominają pewnego poranka, bo prowadzą śniadaniową telewizję? Kim są? Tak. Jak, jakby pan ich zdiagnozował? Etycznie, moralnie? Zdrajcami. Oj, to mocno. Dlaczego? A czego, a czego? Jest takie słowo. Jest, Ale co, co, oni, co oni... Zdradzają wszystko. To, co zostało, że tak powiem, po, yy, 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 poniżone w mhm. Polsce za sprawą yy, tej władzy, okay. yy, po prostu yy, wpisując się w, w działania tej władzy. Yy, Ale ludzi kultury, pan rozumiem, wrzuca też do tego. No tak. Ale czy to. Bo ja, ja oglądałem wczoraj czy przedwczoraj resztki kabaretu Polsa mhm. i miałem taką smutną myśl, że my. Będę mówił grubo, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że my hamiejemy w rytm takiego bisiadnego, swojskiego, strasznie peryferyjnego poczucia humoru, że, że ma być dosadnie z bluzgiem, trochę szczegółów anatomicznych, z księdzem w tle, facet przybany za babę. A może to spłaszczenie naszej kultury i tej ponownej dyktatury proletariatu, tego totalitaryzmu, hamstwa, może część ludzi po prostu oczekuje? No, czy to część, jest kulturowa. no, część ludzi na pewno tego oczekuje, no. te, czego dowodem jest ciągle liczny elektorat rządzący. No. Ale, czy to nie jest też tak, że skoro już mamy taką kulturalną pustynię? To zaraz pojawi się jakiś mesjasz i wszystkich wyprowadzi, i może jest jednak jakiś, jakaś szansa na ratunek tego wszystkiego, tej estetyki, tego naszego myślenia. Historia zatacza koła w, w bardzo różnych swoich e, kontekstach i już nie chcę mówić banału, że się powtarza, więc najprawdopodobniej tak będzie. Mhm. I, i o, ja osobiście, jeżeli coś mnie przy, y, trzyma przy życiu, no to właśnie y, nie poddawanie się y, 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 tego rodzaju wpływom, czy szantażom robienie swojego dopóki mhm. się da i no, młodzi ludzie ja nie skończyłem jakby wątku yy, starości młodości yy, młodości no Studentów. czyli na przykład... Yy, no bo pan powiedział nie, to... swego czasu że studenci którzy do pana przychodzą są coraz bardziej słabi ale fizycznie kulturowo duchowo to takie mocne słowo jak na pedagoga yy są mniej odporni, są mhm. bardziej powiedziałbym y, 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 uwrażliwieni, przewrażliwieni, mhm. ale też to się wie, że to jest, to jest ogromny, bardzo zresztą ciekawy moment, moment y, y, problem, ja się nim, y, jestem też między innymi z, y, z nimi, dlatego że, że się temu przyglądam, bo jestem... Absolutnie tego ciekaw. No, pytam studenta czy studentkę o coś, prawda, co wydaje mi się oczywiste, on nawet nie ma sekundy refleksji, żeby się zastanowić, czy wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, tylko odruchowo sięga po telefon, Aj, coś Google. tam naciska tego i mówi. Ja, ja oczywiście tak. To jest dopuszczalne? No, tak? Można tak? No, nie, no, 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 no dlaczego? Nie jest, zabro ale dobrze, nie jest zabronione. Okay. I, i, już pioczę I, i, no. i, i, i kończę. I że y, y, ja dalej prowadzę, 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 po czym, Jakieś 10 minut zadaję mu to samo pytanie i on natychmiast, ręka jego odruchowo sięga po telefon, <śm> a ja mówię, nie. Telefon wyłącz. Odpowiedz na pytanie. Przecież przed chwilą przeczytałeś odpowiedź. Nawet tylko, że ją zacytuj. Nie jest w stanie. A mieć krótko szwankuje. Kompletnie, pow, no. on posł, kompletnie bezrozumnie przeczytał odpowiedź, no. którą, której mózg nie zarejestrował, emocjonalność nie zarejestrowała, no to, no to co co za społeczeństwo jest przed nami? Bo sam ten odruch uważam za poprawny, że jednak chce się dowiedzieć czegoś i że ma może, on się no, Chyba bo, chce pozbyć no, problemu. pytania. ale, nie, ale, ale bo... nie, nie tym środkiem. Bo wydaje mi się, że młodsi od nas, trochę A jest ich od trochę. was. Jest już... Od nas. Ja już mogę, bo, mogę mówić o, o sobie per senior, skoro mam cztery dyski, czy nie? No pewnie. Jesteś już w no naszym. No, w kręgu. jakichś kategoriach? Tak, no przecież kiedyś. Sportowych, mieliśmy... no, 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 no ja wiem, nie wiem. No. Y, że, że wy <laughs> i ja nie mieliśmy takiej możliwości na początku, jak mieliśmy lat naście, nie? Że ta wiedza, wszystko, co, o, co chcemy wiedzieć, jest pod jednym guzikiem. I jest to bardzo. Y, 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 Jakie? Łatwe? Uczy nas... No ale co to jest za wiedza? To nie jest wiedza. A ja jako snop Bez... wiedzy, ale dobrych manier, tak. nie chcę mieć tego pod guźnikiem, tylko chcę mieć to pod Tak, no, ja wiem, no, tam, Ja wiem, no, tak. ale mówię o tym, że dostępność i dostępność do tego, żeby się nauczyć jest o wiele y, 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 łatwiejsza niż... Ale przez łatwość tej dostępności no. po prostu. Rozleniwia? My, no ale strasznie, po Aha. prostu kompletnie nie uaktywnia i przede wszystkim powoduje, że to jest całkowicie powierzchowne. To jest na... działanie reaktywne. Pytanie, odpowiedź, wyparcie. I koniec. No, no, nawet jeżeli mamy chęć zanurzenia się głębiej. To jest jak spływakiem y, 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 takim owadem. Na, y, no, y, to musieliśmy się grzaka zapytać. On się, nie, on się nazywa. Nart, o, nart, porozmawiamy nartnik, teraz. o, Nartnik. Owad nie, on po prostu nie jest w stanie się zanurzyć, ponieważ jest tak lekki i ma ogromne płozy dla y y y y te narty swoje, no. i napięcie powierzchniowe wody, go wypycha. I on żeby chciał się zanurzyć do wody i y y coś tam nawet. Y Rozumiem, złoży. że to jest ładne nawiązanie tych polskich aktorów, o których rozmawialiśmy, że oni są tymi nartnikami trochę. Nie mogą się zanurzyć głębiej. Dobrze to zrozumiałem? Pani Jani? Moja cisza jest odpowiedź. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Dobrze, co jest dla aktora takiego jak pan ostatecznym sędzią dziś? Czy pan sam, czy publiczność, krytycy, czy może wynik z kasy? Co dzisiaj decyduje o, o takim dobrym przyjęciu pana pracy przez pana? Zawsze publiczność. Mm. Kasa jest oczywistością, nigdy się nie że tak powiem, z nią nie liczyłem. Uważam, że jest do wydawania i tyle. Yy, krytycy, to jest temat, powiedziałbym, złożony i oni żyją kompletnie wyalienowanym swoim życiem, nie mającym najczęściej żadnego związku z tym, co oglądają. Nawet jeśli Bo to mają, surowo, surowo nawet, pan jedzie. Nawet nie, nawet jeżeli mają wiedzę. Mm -hmm. Nawet jeżeli mają wiedzę. Raczej wypowiadają się w sposób taki, co ogólnie jest dostępne, co wypada powiedzieć, co jest obecnie obligatoryjne. No to jest tak jak z, przecież wiemy, jak funkcjonują takie nagrody, jak Fryderyki i tak dalej. Co jakiś my czas... Nie wie, my nie bierzemy udziału co, 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 na, na lewo. Co, jaś, co jakiś czas się pojawiają. No, ja kiedyś wzbudziłem pewne emocje właśnie wśród tych grup, publikując takie zdania, iż, iż co jakiś czas krytycy sobie fundują takiego Bożka, któremu biją pokłony, no mm -hmm. bo z tego żyją, prawda? Mm -hmm. I ten Bożek tak jest cudowny, topi się we własnej samo. O satysfakcji, a po roku go po prostu wywalają do kanału i do spuszczają w klozecie i do widzenia. Biorą się nowego bez względu na to, czy on zasługuje na to, żeby być tym bożkiem, czy nie. Jest to jedna z najgorszych definicji sukcesów i, w show biznesie, jaką słyszałem. To są... Y, nie, to jest bardzo o! trzeźwy ogląd, do którego mam prawo i wcale nie roszczę sobie prawa do... czy, czy aspiracji do, do, do posiadania racji w tym względzie. W żadnym punkcie. Po prostu... Tak myślę. No okay. i tyle. Dobrze, no niektórzy myślą awangardowo, niektórzy myślą klasycznie. I na przykład są tacy, którzy uważają, że rolę Konrada jednak powinna nie grać kobieta, tylko mężczyzna, że tak nawiąże do waszych dziadów. Ja też tak uważałem, kiedy yy, zostałem zaproszony do, do obsady tej sztuki mhm. i yy, nie bardzo sobie wyobrażałem, mimo że bardzo cenię Dominikę Bednarczyk gra, grającą Konrada mhm. i byłem arcyciekaw, co to w ogóle oznacza. No ale mądrość i powiedziałbym tak, Taki umiar i yy, właściwy poziom rozumienia tych dziadów yy, Majki spowodował, mm. że ten wybór się wydał absolutnie uzasadniony. Właśnie teraz nie wyobrażam sobie, że to może grać nie kobieta. A wyobraża pan sobie taki stan emocjonalny, że przeciętny widz chodzący do teatru może nie znać granicy pomiędzy twórczą interpretacją a tanią prowokacją? Że on chce, żeby klasykę, grać klasycznie. Ja mam troszkę inny pogląd na, mhm. na, na, na sprawy tego widza. Mianowicie mhm. bez względu, uważam, że bez względu na to, jak jest widz przygotowany, z jakim bagażem wiedzy i tak dalej, i tak dalej, przychodzi do teatru, zawsze rozróżni w teatrze coś wartościowego od, od niewartościowego. Czy, może inaczej, o, odróżni to, co robi na nim wrażenie i, i powoduje, że on na chwilę oderwie się od z rzeczywistości i się zapadnie, i po prostu gdzieś odjedzie. Mm -hmm. jakim, jakiś, jakiś zoom wewnętrzny wykona, albo nie. I, i, i tak naprawdę. Aktorzy dzielą się nie tam na jakichś intelektualnych, prawdziwków i tak dalej, jak to zawsze bywało, tylko po prostu na aktorów skutecznych i nieskutecznych. Skutecznych to są ci, którzy potrafią wywołać właśnie tego rodzaju emocje w widzu, bez względu na to, co ten widz sobą, że tak powiem, prezentuje. Ale a nie ma pan takiego... to jest akt absolutnie spontaniczny. A nie ma pan takiego wrażenia, że jak mówimy takie fajne, górnolotne sformułowanie, że teatr to sztuka dialogu że to jest przestrzeń spotkania z inną myślą, interpretacją, to my trochę opowiadamy przeszłość w Polsce. No, ale ja miałem tutaj zastrzeżenia, trochę była u nas pani Krystyna mm -hmm. Janda i powiedziałem jej takie dosyć buńczuczne zdanie, które usłyszałem od pewnego aktora mm, średniego pokolenia, że Janda grająca klasycznie Fredre u siebie jest jak disco polo w Polsacie. I widziałem, że pani Krystyna się żachnęła, bo ja jednak od niej, od Tatu Polonia, oczekiwałem no, takich spektakli jak Wątpliwości chociażby, no, trudnych, czy jak Ucho, Gardło, Nóż, rzeczy łapiących rzeczywistość za gardło. Że ona mi o czymś mówi i mnie wy wyprowadza z mojego dobrostanu. A się pan zasłuchał w moje pytanie? Nie, bo to, było miłe, bo to było bardzo długie pytanie. Nie, bo... nie słucham, bardzo, <laughs> bardzo, bardzo, że tak powiem, dobrze formułowane. No, i, no, no i pe coś pewnie. coś. Tak Interpretacja <laughs> dobra była tego nie, pytania. Ja po prostu nie widziałem tego spektaklu, więc to, co ja się to teraz... No, no, te no to zrobiony Fredro. ja po, po Fredrosku, z przytupem. Część no. No, ja falbanami. No, 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 ale no, jest, ja to no, To teraz ja mam krótkie pytanie. Czego proszę. boi się Jan Peszek? O kurde. No, nie wiem, czego się boję. Starości takiej nie, swojej? Nie boję nie? się starości. Ale nie. to się bardziej boję ale starości barbarzyno. By, bywają lęki. Ale pan, bo, bo jest, to, jest to słynne zdanie, które pan powiedział probo zdjęć, które pan ogląda i pana denerwuje ta starość. Może nie, nie lęk, ale. to, nie, pana to czy, e, e, Ten upływający. Ja, czas? Ja, ja jakby w ogóle jakby siebie nie akceptuję. E, e. W tym sensie w jakim się nie akceptuje swojego głosu, wizerunku, roli na przykład. Ale od początku swojej przygody aktorskiej e, 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 mówił. Tak, zawsze. Kontraktycznie. Tak Mam kłopot z reżyserami, którzy na planie, a Okazują? obecnie to jest obowiązkowe. Choć zobacz, prawda. Yy, Obrzydliwe. To nie lubimy się Nie, słychać. Ja po prostu nie, nie cierpię, dlatego że szok, któremu ulegam, jest tak wielki i on dotyczy tego, że. Jak, jak człowiek coś planuje, jakąś rolę, ja, ja, jaki, jakiś rodzaj wyrażenia czegoś i tak dalej, coś sobie wyobraża, no to wyobraźnia projektuje oczywiście jakieś obrazy, no, prawda, efekt i tak dalej. Też. I, i, a, a właśnie efekt jest kompletnie poza tym wyobrażeniem. Ale to, Zawsze to jest w, po prostu w innym miejscu. Ale to przypomnijmy sobie taką rolę, która była kluczowa, myślę, patrząc na pana aktorskie CV, okazałe przedszkole wychodzi pan z wielkiego pudła. Pamięta pan tę rolę? No przecież. Tam była też pana żona. Tak. I to już od początku było złe? I pan był niezadowolony się, zmieniłby pan to? Nie, wiem, nie wiem, dlaczego ja byłem... Ja byłem na ja... tym spektaklu, był zachwycający. <laughs> ja wtedy byłem strasznie przestraszony, rzeczywiście. I nie wiem czym, ale że, że czegoś zapomnę. Nie, po prostu czegoś panicznie się bałem. Okay. Byłem y, jakimś takim pajacykiem y, i, i pamięt, to, co pamiętam z tego spektaklu, to zapach... Ja w ogóle jestem sensualistą i zapach farb. Bo te mm -hmm. siostry tam zakonne wymalowały jakieś muchomorki, drzewa i tak dalej w kulisach. Rzeczywiście stało duże pudło mm -hmm. y, zawiązane y, ogromną różową kokardą i moim zadaniem było z takim, takimi podskokami podejść do tego pudła, rozwiązać tę kokardę, podnieść to wieko I stamtąd filigranowa w takiej paczce. A na przyszła żonę? Dziewczynka wyskoczyła. No, ale skąd ja mógłbym wyjdzieć, jak miałem tam 4 lata, no, to. już ma doświadczenia seksualne w rogu. Panie, no, panie z innymi z... dziewczynami. Pan to... jest sensualistą, bo rzeczywiście pan mówi cały czas o zapach, tak. że, y, zapachu. Że pamiętam zapach udanki cyganki na przykład. Ja sobie tak. to wszystko wy, wy, wynosiłem. Stałem bo, blisko pana zapach Jana. Kulis to po, to przedszkolu. Jak stałem blisko pana Jana, powiedział, że ładnie pachnę. Tak. Godzinę, to jak, półtorej temu. Jak pachnie pańskie życie? Jaki to jest zapach? Co za poeta i teraz trzeba On tak stawić. ma, on takie czasami trzeba, zada pytanie. Ale to złe, to mogę już tego. Andrzej Sewery, jak ktoś zadał kiedyś pytanie, zaczął płakać i powiedział: <coughs> Aha, tak", powiedział się kiwać tak. tak. I powiedział: ale otworzyliście mnie skrzynię. Jak powiedział: skrzynię u Marlaka z tej ostatniej części. Tak. Mhm. Pachniała wilgocią. Dobrze, No więc od, o. odpowiem. Pachnę. A to jedno słowo czy kilka? Może być kilka. Pachnę radością, pachnę nieodpowiedzialnością. Oj, super. Y, Ryzykantstwem mhm. I ciekawością. Ciekawością wszystkiego. Przede wszystkim a ta, ludzi. A czy ta ciekawość, bo to jest jedno z moich ulubionych słów. Pan nie lubi na przykład słowa y, domówka. Ja nie lubię, nie lubię. Nie lubię drób, nie lubię obuwie. Ja, ale nie lubię... serducho, Straszli Ach. mnie w k Słowo serdu. A papierochy? Serducha, jak go Prosto z serducha. pektus, okro... z piosenki ale, prosto ale z serducha. Ale słowo ciekawość A, od ja. pieprzni Cie sior mojego serducha. Ciekawość jest najwspanialszą cechą w świecie. Nie, wiem, prawda. wydaje mi się. Tak. Ale ona też jest. O, przepraszam Cię. Czy co? Jest, jest ona też jakąś strasznie... drogą do piekła? Nie, ona właśnie jest. Ba... No skąd? To jest banalne. Nie. Ona jest też strasznie bliska właśnie tego dzieciństwa, o którym mówiłem, bo pytałeś mnie, no. co, co, co się dzieje, kiedy aktor traci, że tak powiem, swój poziom nie? i gdzieś się no. stacza. No to wtedy, kiedy jakby przestaje być dzieckiem tym wewnętrznym, i, do... I myślę, że to się staje między innymi wtedy, kiedy traci ciekawość. Jak to trzeba jako... ją pielęgnować? Bo ja się będę upierał, że to trzeba jednak pielęgnować, i cały czas te bodźce muszą nas nakierowywać w odpowiednią stronę. Jest takie piękne opowiadanie Bruno szulca, w którym już nie pamiętam, chyba w Republice Marzeń. W każdym razie on mówi, że każdy człowiek musi budować rodzaj twierdzy, w której mhm. po prostu jest i pozwoli wejść do niej tylko tym, którym pozwoli. I musi bardzo uważać, żeby po prostu nie, nie zakadły się wilki. I to, tam i, i tam to, to, to ładne, co mówisz, bo pewnie pamiętasz Lona Niemczyka, prawda? Wybitnego no mi mistrza. No, nie miał może wielkich ról, ale miał ich dużo też. Spotkaliśmy on mi, się. W pracy. On mi kiedyś powiedział właśnie u mnie w programie wiele lat temu. Aktorstwo to okresowa przeprowadzka i strasznie mi się to podoba. Piękne. To, to jego, Leon Niemczyk. Piękne. Zaprosimy może jednego z jeszcze gościa, bo będziemy powoli kończyć. Andrzej! An Panie Andrzeju! Panie Andrzeju! Panie Andrzeju! Kuda, bo ja mam do was sprawę prywatną dobra, Do dobra. was dwóch. Bo dobra. wiem, że tutaj... Andrzej nas bo... słucha przez radio. Z Jerzym Kryszakiem rozmawialiśmy. Tak. tak. Andrzeju, zapraszamy cię, prosimy. I ja uważam, ja będę bo. prosił was o lobbying, Trzeba go wyciągnąć do filmu znów, bo on tutaj dał taki show... Opowiedział Andrzeju, panie Andrzeju, o tw Twoim przypadku z y, tego przejściowego mieszkania, że tam się wydarzyło straszne rzeczy. Straszne, ale to zachęcam do, do obejrzenia. słuchania naszego podcastu. Słuchajcie, y, tak, ja oglądałem te wasze rozmowy i zawascynowały mnie y, 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 no, kil, kilka rzeczy. Znaczy ode ich, mnie. Nie, znaczy <laughs> Ja się Ja widziałem, że ty tutaj ciągle coś ściągasz i zrzucasz. Co to było? poważyłeś A prochy jakieś, tak. mm -hmm. Jeszcze jest filtr, który się rzuca. Ale to i... strasznie dużo tego było, ciągle coś Cię, się zrzuca. Tak, to jest... Narobiliście o, to z nerwów, czy nie? To, nie, nie, to nie są nerwy, to Skupienie? jest. E, e, tak i to to ciągle toż przyja, to a wiesz e, że to bardziej czasem zaciekawia niż, niż rozmowa. To jest super. A, a, a jak, a jak on robi, czemu to służy? Tak, Oni, a, a jak pachną pytania. te kłęby tego materiału? Nie wąchałem. A, 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 a w ogóle rozmowa była tak mądra, tak. o Boże <laughs> y, 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 Czyli nie że aż tak strasznie nudna, No to, to że my. postanowiłem tej opowie anegdotę związaną, związaną z, 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 z kwartetem trzech aktorów, który mam nadzieję, że jednak wczoraj. O, Byliśmy byliście, Były. Wczoraj. tak, bardzo mi się podobało. Ja pamiętam 30 lat temu też widziałem, Były zmiany. Zmiany. No, chyba też był. Już nie, Frycz nie jest tak piękny, tak szczerze między nami. No, bardzo się dziękuję, bardzo się cieszę. <laughs> A anegdota brzmi w ten sposób. Gramy w Teatrze stołu. Mm -hmm. Teatr 100 ma układ taki, że publiczność siedzi naokoło, scena jest jakby tutaj i. I tutaj siedzą dwie panie, pełna, pełna sala mhm. publiczności i siedzą dwie kobiety, które widać, że z wycieczki, zresztą prawdopodobnie więcej ludzi było z wycieczki, ale one strasznie zmęczone, już nie chustkowe kobiety, takie w chustkach, mhm. ale są takie, które tak... I cały czas tak zasypiają. Walka ze snem. Walka ze snem i mhm. tak się przebudzają. I strasznie się dziwią, dlaczego publiczność się śmieje. Mhm. No publiczność, bo przede wszystkim budziła ich publiczność, która się śmiała. I one tak się rozglądały, że, że o co to w ogóle chodzi. No bo tutaj jakoś nudzi czterech kwartetów, którzy coś gada, nie wiadomo co. Mhm. I w pewnym momencie dochodzimy prawie do końca kwartetu, gdzie ja mówię, najważniejsza jest intencja. I Janek odpowiada tak intencja, ale po chwili przerwy. Mm -hmm. Wszyscy tam, cała reszta tak patrzy się na mnie, zastanawia, potwierdzając jakby to, i Jasiek mówi tak intencja. I w tym momencie, kiedy ja powiedziałem, najważniejsza jest intencja, jedna z tych kobitek się przebudziła, tak nie bardzo wiedziała, gdzie jest, i takim półgłosem, w tej ciszy powiedziała, no Kończyć już, kończyć, bo to ludzie głodne są. Na co? Janek powiedział, tak, intencja i skończyliśmy. Naprawdę I skończyliście. No, no tak, bo, bo to żywy, jest koniec spektaklu. A myślałem, że. Bo no. to był koniec. Ja się powiedział, tak, intencja i my robimy rzeźbę, mhm. idzie beton ja, tak. i koniec. I mina tych ty kobiety, które sobie pomyślały, czemu myśmy wcześniej nie powiedzieli kończyć, już kończyć, bo tu ludzie głodne są. Tak się narodziła ponowna dyktatura proletariatu w kulturze. Jest. Dokładnie. No. Dokładnie. Panowie, jeżeli Leon Niemczyk świętej pamięci mówił, że aktorstwo to okresowa przeprowadzka, to bardzo wam dziękujemy, że naprawdę przeprowadziliście nas i paru naszych słuchaczy. W... My się... możemy nosić o. te kartony za wami całe życie. <laughs> no. Naprawdę zapachniało mi dzisiaj takim fajnym spotkaniem. Tak, ale wiecie, że... jeszcze, jeszcze chciałem podkreślić jedno, bo, 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 bo spotkaliśmy się, to również i z powodu tego kwartetu, który mm -hmm. wczoraj oglądaliście, że jednak to jest wielki ewenement. 50 lat, 50 lat, ponad 50 lat Jasiek jest żonaty. 50 lat w przyszłym roku kwartet... Dla czterech aktorów będzie, choćby przez dziesięciolecie, 73. Rok. Ale, ale tak szczerze, bo to jest też rzecz gdzieś na trzecim planie interpretacji o niemożności porozumienia się, prawda? O niemożności. No to ogadania. jak A, wszystkie sztuki. Tak, tak, to jest fajne, że w tym rytmie czasami brakuje rytmu. Mieliście kiedyś tak, że ktoś przyszedł do Was i powiedział: Panowie, bawiłem się, ale o czym to do góry nędzy jest? Mieliście tak, że ktoś nie rozumiał tej mnogości? Prawdopodobnie wielu ludzi ma ten problem, że mm -hmm. bawią się, bawią, po czym wychodzą i myślą, no dobrze, ale tak co? naprawdę o czym to było? No ale tak naprawdę to oczy się trochę mówili ale nową? nowomową. Nie, 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 to jest zaraźliwe. I, 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 i... Słuchaj, opowiem drugą anegdotę. Pamiętasz, jak by, byliśmy w Londynie e, ze scenariuszem dla trzech aktorów, graliśmy w Posku dla Polonii, mm -hmm. pełna sala, ale w, e, owacje, śmiechy i tak dalej. Ja po spektaklu wyszedłem zatelefonować, wtedy jeszcze nie było komórek. Do, y, do, y, do Polski, wszedłem do budki y, i widzę, że czeka na mnie taka pani w takiej sukni, w, kwi w kwiaty, i Aha. tak się do mnie uśmiecha. Więc ja już od razu sprawdzam, czy mam długopis, prawda? Powiem, że pewnie tego. Wychodzę z tej budki po rozmowie, ona do mnie przychodzi i taka uśmiechnięta mówi: Pan grał w tym spektaklu. Ja mówię, no tak. No to ona mówi: To proszę powiedzieć, żeby takiej śmiry więcej do nas nie sprowadzano. <gry> To z jaką intencją, panowie, się żegnamy? Y no, następnych... Żeby takiej jest... śmiery więcej tutaj nie było. <grym> Jan Peszek, Andrzej, Andrzej Głabowski, Głabowski. Dziękujemy i... wam bardzo serdecznie. Wszystkie dziękuję, dobre, że byliście. Czuliśmy się dziwnie. Kłaniamy się w pas. I przez pana Janka teraz ja skubię ten filc i tak będzie. przez. No i tak ten... wam zostanie Co... już na zawsze. Co... Tak, tak, tak. tak jak przyjdziemy bo... następnym razem, to... Tutaj... To będą wi a, Peszek tu był. Dziękuję. Tak. <grym> Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.